Acher, który ma ofertę dla graczy pełnoletni. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Głównym sponsorem wąskiego kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletni. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz. Friends! Moi drodzy, witamy serdecznie w wyjątkowym składzie, prosto ze studia imienia Ariany Grande. Ze mną jest the one and only, człowiek, który nagrał rykowisko w Szczecinie. Człowiek, który jak widzicie jest kibicem Pogoni Szczecin i człowiek, który przez wiele lat mieszkał w Norwegii. Gawron, witam cię serdecznie oficjalnie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Czy możemy powiedzieć dzień dobry po norwesku? Już potem cię nie będę o ten norweski męczył, ale tylko powiedzmy to. Gumorn, albo też jest dopuszczalny po prostu, hi. Hi. Jak byliśmy w Holandii też hi każdy rozumiał, hi, hey, hello też, więc tak. Generalnie jak jesteście w jakimś kraju i nie wiecie jak się powiedzieć, to powiedzcie hi, wszyscy powiedzą albo jebnięty, albo na angielski, no więc tak, dokładnie. Na tej zasadzie. Słuchajcie, Polonia Oslo nieprzypadkowo tutaj leży, bo to jest drużyna? To jest drużyna siatkarska, druga liga norweska, założona, no nie ciężko zgadnąć, że przez Polonię mieszkającą w Oslo. I to tą ligę roznoszą chłopaki, także bardzo dobrze radzą. Jeżeli dobrze sprawdziłem, to nawet igrzyska polonijne również wygrali pierwsze miejsce. Ja tylko dodam, że firma Kolo, jestem z nią związany emocjonalnie, z Kędzierzyna Koźla. Był to pierwszy dostawca takiej naprawdę dedykowanej odzieży do mojego klubu, do PKS-u Radość i zrobili nam właśnie tak jak tutaj, że ten kolor nie jest naszywany, tylko on jest jak gdyby wmontowany od razu w materiał. To jest taki wyższy poziom. Ale fajne są jakościowe. Bardzo fajne. Moi drodzy, dzisiaj od razu powiem, jaki jest game plan. Game plan jest taki, że w pierwszej części audycji, czyli około godzinnej, będzie taka luźna gadka. Pogadamy sobie o tym, co się ostatnio wydarzyło. Pogoń prawie odpadła z pucharów. Tutaj będę trochę szpilkował, ale ostatecznie grają dalej.
Będziemy mówić oczywiście o Norwegii. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie, proszę pisać na czacie, a w drugiej części audycji uruchomimy linię telefoniczną, będziecie mogli do nas tarabanić i pytać się, jak to tak naprawdę jest. Czy warto rzucić wszystko? Powiedzieć żonie, słuchaj, kochanie, ja cię kocham dalej, ale jadę do Norwegii. Będę tam po prostu na fiordach pracował, zarabiał i przynosił po prostu co miesiąc pieniążki, a będziemy się widzieć na przykład za pół roku. Bo jak marynarze, co pół roku albo co dwa lata. Na przykład. Na przykład. Więc o tym wszystkim będziemy mówić. Będziemy o tym mówić, czy jest noc polarna w Norwegii. Będziemy mówić o tym, że w Polsce jakby ktoś kupił czteropak piwa, powiedział piątek, piątunio, piąteczek, a tam jak kupisz czteropak piwa, jeden, drugi, trzeci, to nagle powiedzą do ciebie, słuchaj, ty masz jakieś problemy? No, tak jest, tak jest. Tak jest, więc będziemy o tym mówić, będziemy mówić o jedzeniu i będziemy oczywiście mówić o futbolu, bo futbol też jest obecny w Norwegii. Kiedyś Rosenborg tylko i wyłącznie, a teraz trochę się to pozmieniało. Będziemy o tym, o tym wszystkim będziemy mówić. O tym mówić, ma na to ile? Aż dwie godziny. Aż dwie godziny. I w ogóle musimy powiedzieć jedno, że do Norwegii nie jest wcale tak daleko, bo na upartego samolotem ile? Ze Szczecina, prosty przykład, to jest godzina 10, godzina 15, z Warszawy to jest półtorej godziny, godzina 45. Czyli bardzo, bardzo szybko, bardzo, bardzo łatwo możemy dojechać, dolecieć. No dla przykładu dzisiaj było 45 minut, 50 minut ze Szczecina, więc ciut dalej i jesteś. Moi drodzy, przywitajmy się, bo widzę, że już sporo osób jest na czacie. Jeżeli jesteście gotowi, macie prowiant, tak jak my u nas w studiu w tym momencie 17 osób, jest niesamowicie gorąco, do tego lampy, do tego jesteśmy tutaj zaciemnieni. W ogóle jesteś pierwszy raz w studiu imienia Ariany Grande. Tak. Wiele osób się zastanawiało. Mówiłeś, że pierwsze wrażenie z punktu widzenia widza jest takie, że jest tu więcej miejsca. Tak, tak, tak wygląda, że jest więcej miejsca, ale wiadomo, magia... Ale powiedz prawdę, jesteśmy pod ziemią. Tak, jesteśmy pod ziemią. Poniżej poziomu morza. Tak, to prawda, ale atmosfera robi się coraz gorętsza. Ja dodam tylko, że obecnie, nie widać tego, bo to jest pod stołem, jestem bez kapci i bez skarpet. Ale to chyba nie przeszkadza. Ale te słynne miednice są, które będziemy wymieniać, także będzie na razie jest ciepło. Na razie jest ciepło i to jest najważniejsze. Marcin Ninja się pojawił z nami. Piotrek, przepraszam, ale wiesz, jaki Jurek jest. Prosiłem nie jedz, ale się uparło, ostro wtedy popiliśmy, fakt. Ja czy powiem tak. Ja wiem, powiem jedno. Jurek był tylko jeden. I to nie Jurek Engel, tylko Jurek Brzęczek. Mhm. Ale obecnie tam nie idzie. Nie idzie mu i chyba już się nie odbije. Ja wiem, że kibicujesz Pogoni, ale śledzisz to, co się dzieje w polskiej piłce. Oczywiście, że tak. Także Wisła Kraków tam ma problemy. Przeciwników swoich też warto obserwować, prawda? No ale teraz będę cię szpilkował o ten rekord Bielsko-Biała. Rekord Bielsko-Biała! Ktoś powie... Rekord Bielsko-Biała. Czy musimy na początku takie ciężkie tematy? Z czym się kojarzy, ale ty mnie zabrałeś. Z czym się kojarzy rekord Bielsko-Biała? Z futsalem, bo w futsalu są zawsze mocni, byli mocni i są. A w piłce 11-osobowej jakoś tak mniej. Ale to jest magia Pucharu Polski, że tam się wszystko rządzi swoimi prawami. Przyjeżdżają drużyny z ekstraklasowe do drużyny z niższej ligi. I jest mental. Przejdziemy na luzie. Mamy umiejętności. Zrobimy to na pół gwizdka. Tak się nie da, bo dla tamtych jest mecz życia, a dla tych jest taki mecz na pół gwizdka. No to ja chciałem przypomnieć tylko, że Krakowia chyba razie też odpadła z zespołem z niższej ligi, więc nie tylko... Krakowia i te barwy dwie. Panie Maleńczuk, ja chciałem takie zestawienie zrobić. Siedzimy we dwóch, gramy w karty. My jesteśmy w brydżu w parze, a po drugiej stronie Maciek Maleńczuk i Michał Wiśniewski. I gramy! Człowiek, Michał Wiśniewski, czyli człowiek, który z przysięgi małżeńskiej zrobił sobie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak, i mam do niego olbrzymi sentyment po tym, jak robiłem ten przegląd prasy i ten tytuł Michał Wiśniewski zaludnia Polskę. No przecież to jest piękne. No to za to się powinno płacić, no. Przecież taki człowiek właśnie w Norwegii na przykład to byłby bardzo wartościową osobą, ponieważ światowcem. Im więcej masz dzieci, no to tym lepiej, bo wtedy możesz pobierać więcej zasiłków na przykład. Tak, będziemy o socjalu mówić, bo socjal w Norwegii to też jest coś, co przyciąga. Dlatego wszyscy ci, którzy chcą do nas przyjechać, bo myślą, że u nas socjal jest genialny, muszą pojechać do Norwegii, bo tam jest trochę lepszy. Ciut lepszy. Przepraszam, jest bardzo fajne, ciekawe pytanie od Adama Janaszka. Jakie ciekawe zawody można wykonywać w Norwegii, które w Polsce są mniej popularne? Ciekawe zawody w Norwegii, które można... Fajne pytania. Tak, które w Polsce są niepopularne. Przykład... Jakie? Jakie? Kurwinka. A nie, no to najstarszy zawód świata jest... Nie, to z tego, co wyczytałem w ciekawostkach, to bardziej ścigany jest ten, co korzysta, niż ta, co daje skorzystać. Ojej. O! Aha.
A Alf siedzi i zaciera ręce. No właśnie, na przykład. A nie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja bym chętnie do niego wrócił, tylko ja sobie będę myślał nad tym, dobrze, bo te złapać porównania na ten dobrze moment. To jest fajne pytanie, także pamiętajmy. Potrzebujesz kartki? No w sumie przydałaby się, nie? Że mógł sobie zapisać ewentualnie. Kartkę, długopis, wszystko ja mamy. Ja też widziałem na Twitterze bardzo kilka. Jesteśmy profesjonalnie. Ja ci nawet deseczkę dam. O, kurczę. Błażej, czy mógłbyś podać deseczkę? O, Błażej. Proszę. Dziękuję. O, Błażej, mój asystent. Niesamowicie szczupły chłopak. No. 70 kilo ważył w tym, w 79 roku. Razem z Józefem Wojciechowskim wtedy w piłkę dobra grał. Dzięki. Tak. Dziękuję ci, Błażejku. Także... Błażej ma chyba zapalenie gardła. Tak mi się wydaje. Dobrze, nie chrapie. No. Ale muszę wam powiedzieć, że tak. Gawron był jednym z osób, które, że tak powiem, z bliska były świadkami rykowiska. Może zdradzić teraz widzom, że to ty byłeś osobą, która... No, ja to nagrałem. Byłeś na pierwszej linii. Ja to nagrałem, tak, ponieważ ja się przebudziłem wokół mnie, no jakbym się no, w jakiejś Puszczy Białowieskiej się obudził. Takie... Ile spałeś tej nocy? Już potem nie spałeś? Nie, na pewno już nie spałem. Jak się obudziłem, to już na pewno nie spałem, ponieważ jak takich trzech delikwentów, no dosłownie ryczy ci nad uchem. Mhm. To nie jest Dolby Surround, to jest coś większego. I to słyszysz i wiesz już, że nie zaśniesz, chociaż próbujesz, walczysz z tym, ale już wiesz, że ty jesteś na przegranej pozycji. No, pamiętajmy, że byli też tacy, którzy bardzo krótko spali, bo był z nami tak, Cichy. Cichy, pozdrawiamy serdecznie. Cichy też już jest na czacie, widzimy, że tutaj pisze do nas. Tomek Kulesza się pojawił, dzień dobry wieczór. Boberek, witaj wąs, Gawron, Spielberg, czaty, Discordy, patroni, holenderskie piwko, gotowe, więc let's begin. Ja tylko muszę pochwalić tutaj, Gawron chyba potwierdzi, że Boberek okazał się bardzo dobrym kucharzem. Tak, to były świetne parówki w cieście. Tam był element warzyw. Był, bo chyba tam cukinia była, coś była mi się cukinia wydaje. Była cukinia. I było dobre to było. Tak, to było dobre i chyba wyszło nawet po jednego na łebka, ponieważ nas trochę tak tam było w tym, do tego koryta. Było. I był element mięsa. Tak, byłem... Znaczy momu tak zwanego. Znaczy generalnie ta parówka to... No, ja tylko Globusa chciałem pochwalić, bo Globus wybrał, to były parówki Sokoliki, które mają sporo mięsa. Znaczy sporo, no, mniej niż, znaczy więcej niż te inne, które mają zupełnie mało. No. Także było bardzo tak dobrze. Marcin Małecki się pojawił. Witam wszystkich. Perez, siemano wszystkim. Wojtek, jak Juve się żyje od przyjścia Milika? Właśnie, jak się Juve żyje? I tutaj mam to pytanie i od razu mam zaznaczone, kto to napisał. Kacu, czy to prawda? Ja od razu dopowiem. I czy często zdarza cię, że ludzie mylą cię z Wojtkiem Szczęsnym? I tutaj od razu powiedz tylko imię tej pani, która... którą wiemy, o kim mówimy i ona była też na stadionie i była przekonana, że jesteś Wojtkiem Szczęsnym. Znaczy, no prawie. Aha, mówimy o pani Uli, tak? Tak. Z dziekanatu, którą mieliśmy okazję poznać na trybunach Stadionu Wisły Kraków, tak, z Jagiellonią Białystok. No cóż, po prostu była rozmowa. Błysk w oku. Był błysk w oku. No i cóż, no rozmowa była, jaki numer telefonu, z tego co pamiętam, jakiś poszedł. No i jakiś kontakt, był chyba jednodniowy, ale to... nic się, więcej się... Nigdy nic, się rano nie dzwoni, to trzeba nic, poczekać do 18:19. Nic więcej się nie wydarzyło, co mogłoby zostać uznać za... Imię jeszcze przypomnij? Pani Ula. Pani Urszulo, ten chłopak siedzi tutaj w tym momencie. Czeka no, na kontakt. No, wypada po prostu się skontaktować. No. Przez dziekanat. Przez dziekanat. Właśnie byłem dzisiaj w dziekanacie. Kolejny raz byłem w SGGW. Wracają te lata, kiedy jestem znowu studentem. W ogóle dzisiaj poszedłem w okularach, czapeczka, kurteczka. No i stałem w kolejce. To była moja druga wizyta, bo jak się zakończyła pierwsza? Stałem w kolejce, trochę postałem, wchodzę. Pani przyjemna jak ból zęba mówi do mnie na koniec tak. I co? Stracił pan trochę czasu i nic pan nie załatwił. Ja mówię, no widzi pan, tak to już jest. No i tak to już jest. No. A jeżeli wracając do pytania Wojtka Szczęsnego, to, tak, to tylko wy mnie z nim mylicie. Okay. Nikt więcej tego nie widzi, także nie wiem. Wojtek jest wyższy po prostu. No tak. I Wojtek ma marinę, a ja nie. Wojtek, jesteś wyższy od Gawrona, ale ja akurat, jeśli chodzi o marinę, wiele osób na przykład mówi, że Marina nieładnie śpiewa, a ja uważam, że ładnie śpiewa. Słuchasz? Masz wszystkie płyty? Znaczy, to trzeba mieć jakieś specjalne specyfiki raczej, żeby ten... O, mamy donate. Przesyła 20 zł. Witam szanownego gościa i prowadzącego i pana montażystę. Zacny gość i to i donate musi być zacniejszy niż zawsze. My portowcy. No, my portowcy.
Muszę powiedzieć, że pamiętam tą audycję Hat-trick z trybun i zawsze jak był hymn Pogoni, to był taki jeden z lepszych hymnów, bo on jest rytmiczny, jest dynamiczny i można go śpiewać gardłowo, nie tak, tak jak w wojsku. Można tak, go na pełen zycher śpiewać i on pozwala to. I też muszę tutaj oddać, bo byliśmy razem na otwarciu stadionu Pogoni, na tym oficjalnym. No robiło to robotę. Robiło tak, to robotę, ten... hymn przy tych światłach. Tak, właśnie te światła, też fajnie to podpasowało pod te światła i robi to robotę. No i hymn też bardzo wpada w ucho, czy właśnie osobom, które rzadziej przyjeżdżają na stadion, to też mówią, że ale fajnie tak wpada w ucho. Wpada wiele w osób mówiło, ale słuchajcie, w Anglii czy we Francji ta gra świateł już dawno była. Okej, okay, ale u nas nie było. Nie, nie było, jest ale to pierwszy stadion taki w Polsce. I u nas... tak. To był taki pierwszy taki event, gdzie to było mocne pierdyknięcie i to było naprawdę zrobione z pompą. I wrażenie, kiedy jesteś na żywo, kiedy gasną wszystkie światła, wszyscy nagrywają, widać tylko latarki. Tak, Błażej pokazał, że astmatyk musiał przyknąć sobie tym do gardła, bo astmę ma. Słuchaj. Co to jedną? Tak. Kto go zaaranżował? Legenda polskiej muzyki metalowej, Kwowadis. O, to prawda. Tak. No, dużo było tych kapeli, ale nie, naprawdę robi to robotę. No, kiedy jest pełny stadion, gra świateł, dobra akustyka, no i wtedy jest absolutna magia. Masz spoko tych asystentów, ci powiem. Bardzo. Błażej? No. Dopiero zaczyna pracę, ale widać, że ma talent. Ale widać, że zarobiony ciągle chodzi w tej wewte, nie? Tak. Kurde. W ogóle się nie męczy. bardzo fajny chłopak. Piotrek Kwiatek jest z nami, Damian Brzozowski. Wilku, witam szanownych panów. Wracam z zakupów i będę oglądał i popijał z wami. Vamos Marina. Vamos. Wilku, daj znaka, co tam w Krakowie, bo tam ostatnio, wiesz, no, wszyscy zdenerwowani. Przecież jak byliśmy razem na meczu, to chłop przecież jak przeżywał, nie? Tak, no. Przecież wiadomo, to było już widmo spadku. Jeszcze wtedy nie spadli. To nie był mecz, który o tym decydował, ale... Tak. Pytanie od Michała Szostaka. Czy w Norwegii też jedzą tego śmierdzącego, sfermentowanego śledzia? Wiesz co? On jest tam dostępny, ale żeby ktoś się tym tak zajadał i żeby był jakiś tak mega popularny, no to nie. No, nie. Ale umówmy się, że to trzeba być naprawdę... No, ja... smakoszem, jeżeli smakoszem. Możemy w ogóle użyć tego słowa. Ja widziałem, jak Makłowicz to jadł, bo tam był w jakiejś knajpie i to w knajpie mu otworzyli, to też było takie dziwne. Ale to inaczej smakuje, kiedy masz cebulę, pomidor, kiedy masz jak gdyby czymś to zagryźć. Ale... Jakbyś to w sałatce zrobił albo... Nie no. Albo jest... jeszcze to zapiec w piekarniku? No, dramat, absolutny dramat. Nie róbcie tego w domu. Generalnie jak ktoś będzie chciał to próbować, to na zewnątrz, tak jak my. Tak. Ja tylko z ciekawostek powiem, że sztućce z tego odcinka, chyba talerze i jeszcze coś, ławka, wsadziłem do reklamówki i jakiś czas woziłem. I potem umyłem i w bagażniku dalej był ten zapach. Także, Także... No nie. Kuba Z pyta. To, co daje, nie jest ścigana, bo prostytucja jest legalna. Nielegalne jest korzystanie, więc taki zaklęty krąg. No coś, no tak. Mam złoty środek. Nie korzystasz, a patrzysz. Po prostu. To też tak można. Można, no. Można. Ale to generalnie nie zachęcamy, bo to... Nie. To na pewno też nie, w Norwegii na pewno, bo średnia usług na pewno jest wyższa. I za tą usługę na pewno też jest dużo więcej niż u nas. Nie wiem, nie wypowiem się na ten temat, bo nie sprawdzałem. Ale tak matematycznie to wydaje mi się, że grubo. Dobry wieczór zgromadzonym. Szymon Pezda jest z nami. Pozdrowienia dla Wąsa, Spielberga, Gawrona, Globusa, Polskiego. Przemas. No jak dla mnie Norwegia to tylko biathlon. No tak, no sporty generalnie zimowe. Sporty zimowe. No wystarczy na przykład spojrzeć na klasyfikacje medalowe igrzysk, czy to letnich, czy zimowych. No tam Norwegia, no to tych medali zimą to jednak na trzaska. No szczególnie właśnie narty, no można śmiało powiedzieć, że... Bjørndalen, to mi się zawsze kojarzy z Norwegią. No tak. Ale był jeszcze biegacz Bjørndalen, no, jeszcze... no mieli całą masę. No i Marit Bjergen. Marit Bjergen, Teresa Johaug, no to przecież są gwiazdy. Więc no jest, tak się mówimy, że tam już człowiek w Norwegii to się z nartami na nogach rodzi, nie? Że prędzej nauczy się na nartach biegać niż chodzić tak... No dobra, to ja od razu nawiążę pytaniem, no skoro dobra. Jest to kraj, gdzie te sporty zimowe są numer uno. Ty mieszkałeś w jakim mieście? Przez 6 lat mieszkałem w Oslo. A potem 30 km dalej na północ w Jessheim. Okej, okay, no to powiedz, jak to wygląda śniegowo. No bo jeśli chodzi o klimat, skoro wszyscy tam śmigają na nartach, to ile tam jest miesięcy w roku śnieg? To znaczy tak, zimowo już może się zacząć w październiku. Bywały takie przypadki, że już w październiku spadał śnieg i on się utrzymywał
czasami aż do kwietnia. Bywały takie czasy, ale to już bardziej dni, że nawet w maju potrafił spaść śnieg tam, gdzie mieszkałem. Ale to taka typowo jedno-dwudniówka, nie? Po prostu, żeby wiesz, no, znaczy spadnie śnieg i patrzysz, no w maju śnieg, no fajnie, nie, gdzie ty mieszkasz. Nie? W Polsce już mają grilla, sobie odpalają, sobie chodzą na krótko, a tu ci śnieg spada, nie? Więc akurat w tym rejonie, gdzie ja mieszkałem, to była taka środkowa Norwegia, to jeszcze nie było tak tragicznie, tam na północy, tam to już jest zdecydowanie gorzej. Okej, okay. Ale tak nawiązanie do tego, zorze polarne u ciebie były widoczne, czy to bardziej tam hen północ? Nie. Jeżeli chodzi o zorze, to północ to jest zawsze tam. Zawsze? Zazwyczaj, no jeżeli oczywiście warunki na to pozwalają, okay. Nie? Ale w ostatnim czasie i do nas właśnie tam do środkowej Norwegii, szczególnie tam w Jessheim, dochodziły zorze i fajnie było. Jakie to jest wrażenie? Powiem ci, robi to wrażenie, że coś ci tańczy tak na niebie, te kolory takie... Mm-hmm. Takie zielonkawe? Tak, dokładnie, zielonkawe. Szczególnie to lepiej właśnie było widać w tej mniejszej miejscowości, gdzie światła miejskie nie robiły tej łuny i nie zabierały ci tego efektu, okay. Które możesz zobaczyć w mniejszym mieście. Gdzie jest tych świateł mnie po prostu. Albo po prostu idziesz sobie nad jezioro, tak jak właśnie mieliśmy tam właśnie takie jeziorko. I tam sobie pójść, tam było totalnie fajnie ciemno. Gdzieś nie jakieś tylko latarnie i można było sobie zobaczyć. I teraz właśnie coraz częściej już do nas tam, znaczy już nie do nas, docierały te zorze. Tylko do żeby znajomych. Była chronologia, to muszę cię zapytać o ten początek. Jak to było? Mhm. Bo wiele osób się zastanawia, być może w tym momencie, czy Norwegia, czy Szwecja, czy do Niemiec jechać. Generalnie no myślą o tym, żeby gdzieś pojechać, czy gdzieś zacząć pracę. Jak to u ciebie było? Czy to było, że dostałeś ofertę i pojechałeś? Czy jak gdyby ta Norwegia była na początku w twojej głowie i ty wiedziałeś, że tam jedziesz i to było jak gdyby wcześniej ustalone? To był zupełny przypadek. To był rok 2013, czyli rok po tym, jak skończyłem studia w Szczecinie. I tam był, jest nadal mój kolega, przyjaciel, zresztą nasz żołnierz, patron Damian. I do mnie kiedyś zadzwonił, słuchaj, może byś przyjechał do mnie po prostu na weekend, tydzień, spotkamy się, w końcu mnie odwiedzisz, zobaczysz jak mieszkam, bo znamy się już tyle lat. I byłaby okazja, żebym do niego przyjechał w odwiedziny. Mówię, pewnie super spokojna opcja. I chyba na tydzień lub dwa on zadzwonił, ty słuchaj, a jakby była praca dla ciebie, nie? Bo jest taka możliwość, tu znalazłem fajną robotę i szukają kogoś do pracy. Ja tak mówię, w sumie, wiesz, no spróbować mogę, zobaczyć no co to za robota, z czym to się je i zobaczyć, przecież nikt mi, mam możliwość, że z tego po prostu nie skorzystam. No, a że akurat, wiesz, w Polsce wtedy byłem na jakichś tam umowach na zlecenie, jakoś tak nie no miałem studiach, takiej stałej tej pracy, nie? No to tak pojechałem i ten, poszliśmy do tej pracy, szef powiedział, że no w sumie spoko, że może mnie zatrudnić, nie? Że po prostu da mi pracę. Jaka branża, może zdradzić? To jest centrum logistyczne dla jednej takiej firmy meblowej, nie szwedzkiej. Nie IKEA. Nie. Nie wiem, czy nazwy można wymieniać. Można. Więc to było. I tak ich nie zrozumiem po norwesku. Nie, to akurat Home & Cottage to jest taka nazwa angielska, więc to właśnie tam ta... I co, wróciłem, tam przeprowadziłem rozmowę z rodzicami, że jest w sumie opcja na takie, no żeby się sprawdzić przede wszystkim, no bo wiadomo. A to były czasy, że jakby Polaków brali, nie było problemu z papierami, czy to? Nie, to znaczy tam chodziło wtedy o to, żeby jak już miałem taką pewną pracę, to w urzędzie nie było żadnych problemów. Ale tam jest potrzebne work permit, tak jak w Anglii, czy? Tak. Po prostu, że jak masz zapewnioną pracę na przykład, to w urzędach nie ma najmniejszego problemu, tylko po prostu trzeba czekać w kolejce do urzędu migracyjnego, na policji, żeby sobie wyrobić numer personalny, czyli tak nasz PESEL. I pobyt jest wtedy jak gdyby stały, czasowy? To znaczy tak, na początku jest tymczasowy, trzeba go było odnawiać co rok i jeżeli ta umowa była w końcu, bo to była umowa jeszcze nie taka... na czas nieokreślony. Okay. Ona była na czas określony jako taka, jakby to powiedzieć, no nie 100% umowa. Okay. Tylko tam inaczej określona procentowo. I dopiero po uzyskaniu, jeżeli dobrze pamiętam, jak ktoś to niech mnie poprawi, bo to już było dosyć dawno, to było wtedy już, że się ma stały numer personalny, bo miałem tymczasowy.
który się nie zaczynał tam od numeru roku urodzenia, tylko inaczej, a dopiero jak się już uzyskało stały numer personalny, no to już się wszystkie te prawa uzyskiwał. Okej, okay, ale prawa to w sensie, nie wiem, ubezpieczenie? Czy... No takie pełne ubezpieczenie. Okay. Na początku było tak, że na przykład jak otrzymałem wypłatę, to nie mogłem jeszcze założyć sobie konta w banku. Okay. Tylko przychodziło to na pocztę i z poczty musiałem wybierać okay. na początku wypłatę. A później mogłem sobie już normalnie założyć konto w banku i normalnie korzystać z tego. Nie? Okay. I dostałem też właśnie... tam jest, o, właśnie taka ciekawostka. Fajne jest to na przykład, że u nas w Polsce mamy kartę do bankomatu i dowód osobisty, nie? Tak. A tam to było połączone, że kartę do bankomatu, a z tyłu miałeś swoje ID card, czyli numer personalny, zdjęcie i to ci służyło jako karta do bankomatu, jako dowód osobisty. Jak zgubisz, to w kaplicę. No, jak zgubisz jedno, no to jedno, nie? Ale jak ci ukradną cały portfel, no to też tracisz wtedy dowód. No, wiadomo. Okej, czyli to był początek 2013. Tak, to był 2013 i wtedy się znalazł pokoik, bo wtedy zaczęliśmy od wynajęcia pokoju w takim dużym mieszkaniu, gdzie były jeszcze trzy inne osoby, czyli ja, ten mój kumpel Damian, takie jedno małżeństwo i taka jedna dziewczyna. Jeżeli chodzi o właśnie ceny takiego pokoju, to jeżeli dobrze pamiętam, to było rzędu 3,5 tysiąca koron. Za miesiąc, jeżeli chodzi o kwoty... Właśnie, to jeszcze zapiszmy. Średnie zarobki. Może inaczej, najpierw złotówki do koron, nie? Tak. W sensie, żebyśmy mieli porównanie. Czyli jak teraz patrzyłem, jedna korona to jest 46 groszy. Czyli można powiedzieć niby na pół. Na pół. Tak, jedna, dobrze mówię? No, no. Czyli można powiedzieć, że połowę. Tak, że dzielisz na pół, czyli okay. załóżmy no 10 koron to 5 złotych, nie? Tak, pół na oko. No. Uogólnimy sobie. Więc to były tak, średnie zarobki w Norwegii to są rzędy około 30 tysięcy koron. Tak, to jest taka typowa klasa średnia, nie? Powiedz tak do kamery. Plus minus. Tak, no to około 30 tysięcy... 15 koła. Dziękuję. Tak, tylko... Dziękuję bardzo. Tak, tak, tylko pamiętajmy o tym, że życie w Norwegii też jest właśnie. Droższe. Na przykładzie właśnie pokoi czy mieszkań, które miałem okazję wynajmować, bo właśnie to był najpierw pokój. No powiedz tak, pira z oko, to jest stałe koszty. Musiałeś za spanie zapłacić. No tak, jakieś, no to ja to może na koniec właśnie, jak to mniej więcej wyglądało, że takie standardowe, tylko że też trzeba pamiętać, że ceny w Oslo, a poza Oslo, no wiadomo, bo wiadomo, za stolicę, to tak samo masz tutaj, czy nie wiem, w Warszawie, w Piastowie już są ceny zgoła inne. Więc na przykład kawalerka w Oslo to było około 9,5 tysiąca za miesiąc. Okay. A na przykład właśnie, jak już na koniec wynajmowałem mieszkanie w tym Jessheim, to było 10,5 tysiąca za mieszkanie dwupokojowe z miejscem garażowym, w tym internet. Lepiej. Czyli widzisz, nieduża różnica, ale w mieszkaniu ogromnie. Ale dalej od centrum, jak gdyby, no dalej od Oslo. Tak, bo to już nie było Oslo, nie? To okay. już Jessheim to było 30 km na północ od Oslo. No, więc to cenowo wyglądało tak, że jak jeszcze się wynajmowało mieszkanie z kolegami czy coś, to te rachunki się rozkładały. No czy z drugą połówką, jak się mieszkało, to też się te rachunki rozkładały na pół, czy się dzieliło. No, na końcu, jak już właśnie mieszkałem sam, no to rachunki, te koszta stałe, to nie przekraczały na pewno połowy tego, co zarabiałem. Informacja tutaj z czatu, ASDF1234, fajna ksywa, to długo chyba myślałeś nad nią. Teraz pokój w Trondheim, 4000-5000 koron. A to pokój. 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 No to, no wiadomo, teraz wszystko idzie w górę, w Norwegii inflacja i to wszystkie też, trzeba jasno powiedzieć, że też ceny idą w górę. To nie jest tylko tak, że to u nas się dzieją takie rzeczy. No właśnie. No dobra, ale to mieszkanie sporo. Mhm. Jedzenie, bo no, czy generalnie jak zaczynałeś, to wybrałeś sobie, nie wiem, jest Lidl, albo nie wiem. Nie. Co ciekawe, o właśnie, jeżeli chodzi o takie sklepy jak Lidl, to go na przykład nie ma. Nie ma Pizzy Hut, nie ma KFC. A dlaczego? Dlatego? Nie. Norwegia chce, żeby ich produkty były w tych fast foodach, czyli na przykład McDonald's. Jeżeli chodzi o McDonalda, no to są produkty norweskie, w sensie tam, nie wiem, warzywa, czegoś takiego, tego typu rzeczy. Czyli właśnie KFC, Pizza Hut, czy... No, bardzo oni sobie chronią takie, żeby... Ich zarabiali, rzeczy. Producenci. Mhm. Tak. Bardzo duże cło na przykład jest właśnie nakładane, jak jeżeli coś, co jest z Norwegii, a ty ściągasz coś podobnego, jakieś mięso, czy na przykład, nie wiem, chciałbyś ściągnąć i sprzedawać w Polsce, w Norwegii, przykładowo podwawelską. To takie cło nakładają, że się po prostu nie opłaca. Ktoś naprawdę by musiał chcieć i
sobie po prostu ten. Dlatego też dużo ludzi pan minister Czarnek może nas ogląda. Pan tam zapisze, no, kursywa, tak. Bold, żeby tych rodzimych promować, a nie tam importować. Dziękuję. Przepraszam, bo tutaj ci przerwam. Nie, spokojnie. Więc oni bardzo chronią swoje jakby tam rzeczy, żeby to było... To w sumie nie jest takie złe, no to jest nie? Dobre, no bo dają zarobić swoim, no. To jest mega, mega poukładane. Co tam? Sylwia tutaj pisze, że pozdrawia i że chce, żebyś wrócił. A, Sylwia, serdecznie pozdrawiam, tak. Polka, mieszkająca w Norwegii. Autorka książki na temat związku z Pakistańczykiem. No proszę. Tak. No właśnie, powiedzmy o tych mniejszościach, bo ja jak tak sobie zamykam oczy i myślę sobie o Skandynawii, no to mam obraz tego, że jest to takie... O, przesyła 5 złotych. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Wierny kibic UKS Łódź. Pozdro, Stare Łodzianie. Pozdro. Tu mam taki obraz, że jest to miejsce mega atrakcyjne pod względem socjalu. I mieszkają tam ludzie z różnych stron świata, dużo emigrantów, ale też można powiedzieć już drugie albo trzecie pokolenie emigrantów. Jak była wojna na Bałkanach, to bardzo dużo osób trafiło do Skandynawii, nie tylko do Norwegii, no chociażby no, Zlatan Ibrahimowicz jest takim mega przykładem, że wszyscy tam wyemigrowali. I jak ty to odczuwasz? Jak to z twojej perspektywy było? Czy da się odczuć, że jest to taki miszmasz? Byliśmy w Holandii, no tam jest już zupełny miszmasz, bo był Surinam, były kolonie i tak dalej. Tutaj jest jak gdyby inna geneza tego, że oni tam napłynęli, że oni tam przyjechali. No bo jest fajny socjal, są duże zarobki i jak gdyby państwo też no, dba o tych, którzy tam już są. No tak, jeżeli chodzi o imigrantów, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my Polacy jesteśmy tam największą mniejszością. Jest to rząd około 100-150 tysięcy ludzi. No jak na 5-milionowy kraj, to są oczywiście dane oficjalne, nie? Okay. Bo oczywiście... Jeszcze szara strefa. Oczywiście, tak. Ale jest przede wszystkim w Oslo jest bardzo duży miszmasz. Z racji tego, no wiadomo, stolica, tam większe możliwości, więcej pracy. I ci imigranci właśnie, czy Litwini, czy właśnie ludzie z Bałkanów, czy ludzie z Dalekiego Wschodu na przykład, no to wszystko się tam miesza i jest tego naprawdę ogromny przemiał, nie? Więc tam to można najbardziej dostrzec, bo im gdzieś dalej od stolicy tego, no to ja kiedyś na przykład słyszałem, że prawdziwego Norwega w Oslo już ciężko spotkać, no bo po prostu... Wszyscy napływowi i ci Norwegowie uciekają jak najdalej w obrzeża Oslo, albo już poza. Ale ty Oslo odbierasz jako taką stolicę czysto biznesową, gdzie tam jest wielki biznes, wielkie pieniądze i jak gdyby sypialnia dla tych ludzi, którzy w tych wielkich korporacjach pracuje, czy to jest znaczy takie... nie, jeżeli chodzi o sypialnie, to są wszystkie te dookoła, obrzeża, okay. Nie? Tak samo możemy powiedzieć na przykładzie Warszawy, że sypialnie Warszawy dookoła są... Miejscu. No właśnie, na przykład. Więc, a jeżeli chodzi o centrum i to wszystko, no to przede wszystkim to jest tam dużo imigrantów, dużo, no te centrum biznesowe takie stricte... które znajduje się no, tam, gdzie te wszystkie firmy mają swoje siedziby. No, ale tak jak odbierasz tych emigrantów, bo w Szwecji czy gdzieś no, słyszy się o tym, że policja czasami nawet się nie zapuszcza w jakieś tam sąsiedztwa, gdzie wiedzą, że... Sam na takim osiedlu mieszkałem. Tak, złotych. Właśnie, czekaj, zaraz witam mam donieść. Wąsa, Szpile, Globusa, Gawrona, Boberka, Damiana, Mx, Ola, Wilka, Rafiego i całą resztę ulanców. Kaca, nie pozdrawiam, bo znowu będzie rano nachodził mnie w domu. Kacu, nie nachodź go już w domu, proszę cię. Dzięki jeszcze raz za donata. Ale powiedz, jak to jest? Czy są rzeczywiście takie te dzielnice, takie sąsiedztwa, po angielsku to jest neighborhood, gdzie po prostu policja się boi wchodzić? Tak. Sam mieszkałem w sumie w takich dwóch dzielnicach. Właśnie moje pierwsze miejsce zamieszkania to była dzielnica Grenland, gdzie to raczej białą osobę się wytykało palcami. Ty zobacz, biały, nie? To wiesz, czyli wszyscy nie? Ciemni. Bardziej ciemni i też była ta taka okolica, gdzie jak się otworzyło okno i rano się budziło, no to takie śmieszne papierosy można było sobie wyczuć już od samego rana. Praktycznie cały czas można było ten zapach wyczuć. I też była taka dzielnica Stovner, gdzie były takie miejsca, gdzie te tak zwane nocne kruki, czyli tacy
nie policja, ale tacy, co pilnują porządku i w razie czego to oni dzwonią na policję. Strażnicy miejscy? No coś takiego, coś ten deseń, nie, bo nie mieli takich miejski uprawnień. To u nas się nie lubi. No nie, to nawet tam się nie zapuszczali, ponieważ no, sami czuli takie zagrożenie, że po prostu nie warto było tam wchodzić. A czy chodzą z bronią? Bo to też Z bronią w Norwegii policjanci chodzą wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie. Czyli, ale co mają? Generalnie nie chodzą. Nie chodzą, nie. Czyli mają pałkę. Bo to może wzbudzać zagrożenie wśród tłumu, jakby to kolejny Pozdrawiam wszystkich moich kolegów policjantów. Tak. No, w Polsce jakby chodził bez broni, to byłyby problemy. Tak, byłyby tak. Na pewno problemy, bo to jest... Sylwia do nas pisze. Właśnie. Oslo to jest chaos. Wysokie opłaty i tłok. Nie ma nic wyjątkowo, czego nie można byłoby znaleźć w mniejszych miasteczkach. No tak jak w stolicy. No to gotowe. Windowanie cen przez to, że jest stolicą. Dużo korporacji, dużo firm. Słoików. Dużo słoików, dużo karierowiców. Wieczór, panowie, opowiedz, Gawron, jak zaczęła się twoja przygoda z wąsem. Kto ci pokazał pewne radio i jak to dalej poszło? De pozdrowionka z Jeschheim i zdrowko, panowie. Kieliszczeczek za wasze zdrowie. No pozdro, tak. Damian. To nasz żołnierz właśnie z Norwegii napisał nam donate'a. Tak, kto właśnie, Damian mi też pokazał tam miejsce. On jest znany z tego. Rykowiska! Damian był tam w top 3. No, tak, a było ich dwóch, nie? Było ich dwóch. W każdym razie tak, to Damian mi pokazał radio, gdzie wcześniej pracowałeś i to w sumie no, tam zacząłem wtedy słuchać. Także tu trzeba oddać też Damianowi, że zacząłem słuchać radia dzięki... To było fajne radio. No to było bardzo fajne radio, także... I się dzwoniło i mieliśmy wcześniej właśnie okazję porozmawiać, a teraz mamy okazję... Czekaj, bo tu Radek pisze, Radek Patryk pisze, że ma dwa bilety na Legia Pogoń jutro do Dania z Afriką. Napisałem wiadomość na Twitterze. Radku, odpiszę ci na pewno i no, na pewno komuś pomożemy, żeby te bilety zapełnić. Mhm. Także dzięki za info i na pewno My się wybieramy na sektor gości, więc nie wiem, czy to jest na sektor gości, czy już jakiś sektor podał, czy nie. A nie wiem, nie wiem. Ale będzie sporo osób, myślę. No. Myślę, że to będzie też ciekawy meczyk. No tak, chociaż ja tak nie wróżę nic dobrego na jutrzejszy mecz, bo raczej... To z tego remisu będę zadowolony, o, może tak powiem. No ale to pamiętajmy, że Legia też ostatnio nie gra jakiejś wielkiej piłki, więc no. Może to być taki mecz z gatunku, że wszyscy się napalą, a... Szczególnie Kosta. Tak, a piłki nie będzie... No dla Kosty fajny, sentymentalny mecz i też taki trudny. ASDF 1234 napisał: mieszkałem przez parę miesięcy w Tonsberg. Nielegalne używki kupowało się od Afro-Norwega i Polki. O, Polki. Proszę się tym też zajmowała, to ciekawe. No bo generalnie to przybysze z krajów afrykańskich. Dużo jest. No to oni się tym raczej zajmowali. No dredy, Jamajka, wiadomo, reggae i tak dalej. Zresztą kwestię alkoholu pewnie poruszymy, nie? Jak to tam wygląda. Tak, tak, tak. Właśnie, jesteśmy przy alkoholu, ale chciałem cię zapytać o takie produkty pierwszej potrzeby. Ja na przykład tutaj mam żelki. Generalnie, jakbyś miał powiedzieć, nie wiem, puszka browar, ile kosztuje butelka coli czy puszka coli, bo to też jak gdyby te ceny dają do myślenia zwykłego jak gdyby zjadacza. Okej, to może zaczniemy od takich podstawowych produktów jak chleb na przykład. Taki chleb. Najtańszy, najprostszy chleb, który w markecie jakiś widziałem. Tylko pytanie, czy to jest taki jak u nas tostowy pszenny, czy to jest taki jak u nas na zakwasie, gdzie bo są, w niektórych krajach w ogóle nie ma takiego. Oczywiście są takie i takie. Oczywiście cena jest uzależniona od tego. A więc te najprostsze takie chleby, które jest ładowane dużo chemii w ogóle, to i za 10 koron dostaniesz, ale te najlepsze, jakościowo chleby czy coś, no to i ceny za 45-50 w piekarni dostaniesz. Przypominam, dzielimy ceny na pół. Jeżeli chodzi o tego typu napoje, czy Red Bulle, Cole, no to około między 15 a 25-30 koron. Sporo. Za puszkę. Za puszkę. Warto też zapamiętać, że w Norwegii też płaci się za puszki pant, czyli do każdej ceny jest doliczane 2 lub 3 korony, które kaucji. Kaucji, ale jest to zwrotne. Możesz butelki później oddać do automatu, dostajesz paragon i albo idziesz do sklepu i zrobisz sobie zakupy i ci obniża cenę o ten, albo też można sobie wypłacić pieniądze, tak jak my na przykład w firmie uzbieraliśmy sobie takich wielkich kilka worków, 6-7 i na przykład jechaliśmy to sprzedać, wrzucaliśmy to już nie do takich, co pojedynczo wrzucasz, tylko taki jakby otwierasz jakby pralkę, wrzucasz ten wór i ci maszyna mieli,
No i z tego mieliśmy na przykład imprezy firmowe, nie? Z tych butelek. I to potrafiły wychodzić takie kwoty, że ja wiem, no 1500, 2000 koron mogliśmy Mega. Zebrać z tych butelek, nie? Oczywiście jakiś czas trzeba było zbierać te butelki, nie wiem, dwa miesiące, coś takiego. No zresztą no, imprezy firmowe to były raz na jakiś czas, więc sobie zbieraliśmy i z tego były na przykład pieniądze na imprezy firmowe. Okej. Pytanie trudne. Pół litra wódki. Ile Ale co, proponujesz teraz? Dajmy sobie jeszcze te 15 minut. Dobra. Jeżeli tak, chodzi o alkohole, to są wydzielone sklepy. Właśnie, bo to jest ważne. Bo to jest różnica. Takie piwa do 4,5 kupisz w markecie. W tygodniu między 10 a... Oj, teraz 20 chyba. Mhm. I potem niech mnie ktoś poprawi. A potem już nie kupisz. Jest zamykane, bo na kasie ci nie odbije. W soboty to jest do 18 i nie kupisz. A jeżeli chodzi o sklepy, gdzie są wyższe trunki, czyli wina, wódki... Miętowe. Miętowe na przykład właśnie. Mintu. Polecamy. No. Można umyć zęby i praktycznie zęby nie wypadają. No, no zrobiło furorę i w Krakowie, i w Szczecinie, i tak, się 50%. Rozreklamował. Tak, 50% i... No dobra, ale taka połówka... Ale taka... no właśnie chcę od przeciętnego człowieka. To jest... połówka kosztuje około 180 koron. 90 zł. Tak. 200 lub nawet... niektóre, no to są, zależy, masz jeszcze te najtańsze spod lady... Znaczy spod lady, w sensie, no, że musisz po prostu tak szukać na tych półkach niżej, a są te znane marki, które i za 200 ponad koron dostaniesz, nie? No whisky wiadomo też dużo drogie. Ale jeżeli chodzi o te sklepy właśnie wydzielone... One... Bo powiedz jak one wyglądają, bo to jest to też... To jest tak, typowy market z alkoholem. Win Monopol, gdzie tylko i wyłącznie sprzedają alkohol powyżej 40, znaczy są jakieś tam zerówki albo jakieś smakowe, tego typu rzeczy. I to jest otwarte właśnie chyba od 10 do 18 w tygodniu i od 10 do 15 w sobotę. W niedzielę nie kupisz. I co ważne, też na żadnej stacji benzynowej alkohol nie kupisz w Norwegii. Nie pójdziesz sobie jak do zoo. No, u nas jest paradoks. Generalnie jak zagraniczacy przyjeżdżają do nas i patrzą, że u nas na każdym CPE nie można kupić, to mówią, kurczę, co, o co tu chodzi w ogóle? Także jest wesoło. Błażej, proszę o spokój, tutaj jakaś atmosfera się zagęszcza. Tutaj u nas w studiu, aż mi słuchawka z tego wszystkiego. Jeść ci chcą dać, a ty... Ale spokojnie, spokojnie. My pracujemy teraz, no. O, napić byśmy mogli. Ja już tutaj naleję, o. Czekaj. Zobaczcie, zero. Zero, kola zero. Ile kosztuje kola zero? Taka buteleczka, no to mówię, z 30 koron, coś takiego, więc... Czekajcie, już zdemolowałem. Jest, dobra. Czyli jest drogo. Było pytanie, jak biją dzwony. Krasnal Ogrodowy na bani pytał. W Norwegii? Sylwia mu odpisała. Ding, dang, dong. Nie ma bimbo. Jak dzwony, nie ma. Rafał Jaskulski pyta. Jak odniesiesz się do tak zwanej Biedronki na kółkach? Czy dalej to istnieje, czy tylko w większych miejscowościach jak Oslo, czy też Wiesheim? Co to jest w ogóle? Ja bym chciał z tego miejsca serdecznie pozdrowić Rafała i podziękować mu za to pytanie. O, dziękuję ci bardzo. Z mięsem? Z mięsem. Moja ulubiona, wegetariańska plus szynka. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Biedronkę na kółkach, to tak, jeżeli mówiliśmy o alkoholach, to są ludzie, którzy mogą ci sprzedać coś taniej. Ale to jest legalne? Znaczy, w sensie, nie, to nie jest. A to jest ze sklepu, czy to jest ich robota? Nie, to jest po prostu... To jest meta. No, coś takiego. Okej. Okay. Na kółkach. Okej. Okay. Ojej. Poczekaj. Dobre, z mięsem. Zaraz zjemy, spokojnie. Tutaj pisze ASDF. Jeżeli chodzi o wódkę i papierosy, to Polacy najczęściej kupują na mecie. Właśnie, bo to musimy nawiązać. Skoro jest tak drogi alkohol i skoro te butelki tyle kosztują, no to kwitnie tak zwany przemysł jaki? Bimbrowniczy. Bimber. Powiedzmy o tym. No tak, bimbrowniczy, przemytniczy. I jest to nielegalny bimber. Jest to nielegalne. Tak jak w Polsce. Chociaż gdzieś tam na północy trochę się na to, z tego co dobrze pamiętam, przymyka oko z racji tego, że jak człowiek ma 40-50 km do najbliższej cywilizacji, no to jakoś sobie tam radzi, nie? A zresztą kto mu tam przyjedzie, go sprawdzi też, nie? No, to jest prawda. Pamiętajmy o jednym, że Norwegowie, tak samo jak Finowie i inni Skandynawowie,
Jak sobie zestawimy taką statystykę, ile kto pije litrów na głowę miesięcznie, rocznie i tak dalej, no to oni wypadają naprawdę grubo. No to prawda, szczególnie filmowo. Ale to tak z perspektywy, no pewnie na jednej imprezie byłeś. Oczywiście. Oni wiedzieli, że jesteś z Polski, tak? No to wiadomo, że drinka ci nie robili, tylko kulturalnie można było się napić. Ale jak to wygląda u nich, jeśli chodzi o biesiadę? Czy dają to radę? Znaczy, tak, dają radę, tylko oni mają dużo jakichś tam swoich smakowych alkoholi. Okej. Okay. I na przykład kilka razy było tak, że te alkohole na przykład w Norwegii to są 35-30% wódka. I oni tak, wiesz, sobie wtedy... Czekają. Znaczy sobie po prostu ciunciają, czy... piją, jak kiedyś przynosiliśmy swój alkohol i mówimy, o, że wódka z Polski i oni na przykład ze swoim doświadczeniem z tym, co oni piją, mówią, o, ale super tego, nie, i wiesz, ja bez popity, ja nie chcę tego, nie, bierze i nagle i dzida. I dzida. No to trzeba uważać. No. Ja, oj, tak, jak ze wszystkim. Tak, tutaj piszecie, że zrobiliśmy się ponsowi. Słuchajcie, gdybyście wy siedzieli 30 centymetrów obok takich wielkich ram, do tego jeszcze 17 chłopa jest, siedzi tutaj. Asystentów. Błażej teraz się zaczytał, bo czyta książkę. Co czytasz? O Jerzym Szturze. O. Biografię Jurka Killera czyta i tak. Generalnie no, nie ma czasu, żeby nawet, tak. Nawet zjeść. No to, tak to już jest. No. Losie okrutny, napisał Łukasz Magiera. Dzisiaj wieczór smutny, Bóg świnia, radośnie pląsa, bo ogolili wąsa. Tak było, ale spokojnie, bo ja patrzę, co się dzieje. Słuchajcie. Dynamo. Hajduk Dynamo. 1-1, 87. Kurczę, myślałem, że tutaj będzie jedyneczka. Ale w 72 minucie Petkowicz z rzutu karnego wyrównał. Zobaczymy. Mamy jeszcze 6 Polska Liga jeszcze nie gra, nie? Polska Liga jeszcze chyba nie. Dawajcie znać, jak coś tam się będzie działo. O, a propos lig, to właśnie możemy też poruszyć teraz temat Ligi Norweskiej. Powiedzmy, no bo utarło się, że kiedyś, jeszcze z czasów, kiedy Rosenborg grał w Lidze Mistrzów, czy też potem Vålerenga, John Kerju, ale w Norwegii mówią inaczej. John Karev. Karev. John Karev, na 95. No, robił robotę. Mhm. Potem Valencia. Kiedyś Rosenborg, hegemon, wygrywał cały czas. Teraz się to już niezwykle zmieniło. Jakbyś teraz miał określić te... To znaczy tak, te, którzy liczą się w zeszłym roku to było Budo. Zobacz jak mówi. Budo. Tak jak Eugeniusz Bodo prawie. Prawie. To Bodo Glimt. Tak, no jakiś czas temu nawet z Legią. Do Ligi Mistrzów. Odpadli, z Legią przegrali, a potem sobie... Ale później sobie dobrze radzili, tak. Bo tam chyba Romę pogonili tak. W grupie dwa razy. Także Jose tam miał... No, niezbyt dobrze zapamiętał wizyty w Norwegii, grę z tą drużyną. W tym roku wiem, że już chyba patrzyłem, to Molde ma klepnięte mistrzostwo, a jeszcze tam chyba drugie, trzecie tam się biją jeszcze właśnie. Lillestrøm, któremu ja właśnie kibicowałem, będąc w Norwegii. Z racji tego też, że dobry kolega właśnie Norweg z pracy był takim kibicem, że chodził na mecze. Okay. Gdzie tam mógł, to czasami sobie pojechał na wyjazd i też właśnie nasza koszulka właśnie pogoni i jego tam barwy Lillestrøm ale jak wisiały. Tak patrzysz sobie na kibicowanie Norwegów, to jest to jednak coś zbliżonego do naszego? O nie, czy nie, to jest nie, pełna nie. Kultura, wszyscy siedzą, tak, jak tak. Jest bramka, to dopiero skaczą. Tak, dokładnie. Jest to typowa taka piknikowa atmosfera, to jest oczywiście moja ocena, nie każdy się musi z nią zgodzić. Że to jest taki, no po prostu... Ale są utrasi, oprawy? Są oprawy. Przede wszystkim, kiedy jest mecz Vålerengi z Lillestrøm, to tam wtedy trochę jedni i drudzy się podbijają, bo to jednak są derby. Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba mniej niż 30 km jest z jednego stadionu na drugi. Okay. Bo to Lillestrøm to jest taka właśnie sypialnia Oslo. Więc jeżeli dochodzi do tych meczy. I jeżeli dobrze pamiętam, wyłączając ostatni mecz, to były jedne z najbardziej wyrównanych derbów, bo zwycięstwa, remisy i porażki były takie same i chyba nawet bramki. Okej. Okay. W historii ich spotkań i dopiero teraz chyba, jeżeli dobrze pamiętam, było 3-1 dla Vålerengi w ostatnich derbach i to się właśnie teraz na razie przechyliło na korzyść. Zapytam o stadiony. Jakbyś porównał do polskich, to jest podobny standard? To znaczy tak. Czy mniejsze, bardziej kameralne? Na pewno są bardziej kameralne, to trzeba przyznać. Miałem okazję być w sumie na dwóch stadionach. Na Stadionie Narodowym w Norwegii. Oni chyba wtedy grali Norwegia-Włochy. A, i mecz kobiet ostatnio. Norweżki grały z Polkami. Mm-hmm. To dosyć niedawno było. To ten stadion jest naprawdę, to on chyba ma 26 tysięcy jakoś tak, ten narodowy.
A reszta to takie są no, bardziej skromne, kameralne stadioniki na max 10 tysięcy może, okay. Więc... A jak z piwem na stadionach? Jest pełnowartościowe, czy w ogóle nie ma? Nie ma. Nie ma w ogóle? Nie ma. Boże, kochany, to już... Ja byłem na meczach, gdzie ludzie z Blacku Laku pili 10 tych stadionowych, a potem pęcherz pokazywał białą flagę. Chyba, że na Narodowym były piwa, ale to musiałbym sobie głębiej... Ale nie przypominam sobie, że były piwa. Okej. Okay. Pamiętam, że... jedzeniem jest co zjeść? Nie, no są, ale Norwegia jest generalnie zakochana w parówkach, w naleśniku, okay. W hot dogach, tego typu rzeczach, w pizzach, mrożonkach. Pizza, mrożonka, grandioza to jest ich narodowe danie, można powiedzieć. Grandioza. Nie? Grandioza. No. I co tam jest? To różnie masz smaki. Masz typowa klasyczna, ser, okay. Szynka, ale różne wymyśle. Kebabowe, nachosowe, jakieś tam wymyśle. I to takie, tego to jest zamrażarek pełno w każdym praktycznie sklepie. Okej. Okay. Pytanie, do piłki jeszcze wrócimy, bo piłka. Mhm. Pytanie jeszcze właśnie, jeszcze jak jesteśmy przy piłce, o niższe ligi. Czy zdarzyło Ci się chodzić na niższe ligi? Nie, nie zdarzyło mi się, ale też zwracałem się, znaczy patrzyłem na zespół właśnie z Jessheim Ulchisa, który grał w ligę niżej. Na nich patrzyłem zawsze przy okiem, miałem ich oznaczonych na live. Ale na meczu niższej ligi nie byłem nigdy. Okej, okay. No czyli wszystko przed Tobą. No dobra, moi drodzy, pytanie o Polaków, bo powiedziałeś, że jesteśmy najmniejszą... Największą. Największą mniejszością, ale czy to jest z punktu widzenia takiego życia codziennego? Cichy, byłeś i w Oslo. O, dla Gawrona na zatyczki do uszu. Słuchaj, takie zatyczki do uszu to nie pomogą. To... I to nie wiadomo, czy dlatego właśnie czasami on w Szczecinie nie wyszedł z pokoju w Szczecinie. Katarina, może po prostu... Tak, już... O, Katarina przysyła. Dzięki, Katarina. Dzięki. Dobre zatyczki, no to jest... Jak jedziesz stopery. Gdzieś... Ale tak samo do samolotu, no przecież to jest coś idealnego. Pytanie o Polaków, bo powiedzieliśmy, że stanowimy tam największą mniejszość. Czy ty w życiu codziennym spotykałeś Polaków? Oczywiście nie mówię o zakładzie pracy, bo tam miałeś, wiadomo, znajomych. No tak. Ale tak w życiu, nie wiem, na ulicy, w autobusie, na dworcu, gdziekolwiek. Oczywiście, było można szczególnie w Oslo tego było naprawdę dużo. Słychać było. Było słychać dużo Polaków. Jest taka jedna historia, kiedy sobie siedzimy w tramwaju, gadamy. Weszła ładna kobieta i zaczynam sobie mówić, że ty chyba taka Polka, nie taka skandynawska uroda, tego nie, tak chłopaki po polsku, nie gadujcie mnie, nie? A my, o, cześć, nie? I tak wiesz, to nie zmienia mojego zdania, że jesteś Polką, moja opinia o tobie, nie? I tak dużo często można było tak, że gadasz o kimś po polsku, a ten cię ktoś rozumie, no bo też jest Polakiem. No widać te rysy twarzy, ten rumień występuje tak, zwany no. Wieczorem, to na jest przykładzie, naturalne. Tak, na przykładzie właśnie jak w Oslo są skoki narciarskie, kilka razy miałem okazję być na skoczni narciarskiej Holmenkollen, to w większości to kibice byli z Polski na przykład, nie? I polska muzyka, i speaker po polsku coś tam próbował wydukać. Norweg, ale słychać było, że próbuje po polsku coś mówić, także... Dali mu tam lufę i dawaj. No, już, dokładnie. Czytaj więc, fonetycznie. Więc Polaków bardzo dużo można było spotkać i nawet w tej mniejszej miejscowości, gdzie mieszkałem, też była spora Polonia i tam też nawet powstała taka grupa lokalnej Polonii, która właśnie spotykała się, żeby pograć w siatkę albo sobie jakoś wspólnie zorganizować czas w weekend, jakieś ogniska, jakieś spoko. Ten. Ktoś się chciał nauczyć w tenisa grać, ktoś chciał postrzelać w paintballa, wyjazdy w góry i takie właśnie znajomości się ponawiązywały i to też to było takie no fajne, bo jednak jesteś za granicą. I masz tu kontakt jakby z ojczyzną i z Polakami, nie? Oczywiście to zależy też od Ciebie, czy chcesz się no, bardziej integrować z Norwegami, czy nie chcesz z Polakami, bo przecież po to wyjechałeś z Polski, żeby na przykład poznawać inne kultury, inne nacje. No ale też są takie osoby, które na przykład szukają wsparcia w własnych rodakach, również będących za granicą i czy właśnie razem dzisiaj, znaczy dzisiaj, gdzieś wyjść i się spotkać. Właśnie na przykład dzisiaj wiem, że w Oslo jest spotkanie, Polonia Norweska organizuje dyskotekę, imprezę i po prostu tam wszyscy Polacy się schodzą na do klubu właśnie i biesiadują. Ja tylko zapytam, przy jakiej muzyce? Właśnie to do tego chciałem nawiązać, no. Ponieważ jeżeli jesteś za granicą i zbiera ci się mnóstwo Polaków, to wiesz, że jak masz dyskotekę na przykład, nie wiem, w Warszawie, to ci się schodzą lokalna społeczność z Warszawy, która
ma swoją ulubioną muzykę, swoją ulubioną zabawę, sposób zabawy w jakiejś bawy. A w sposób Oslo... jest ten sam. Ja wiem, ale słuchaj, na przykład, i masz w Oslo klub, gdzie jest lokalna Polonia i tam jest, są ludzie praktycznie z całej Polski, czyli są ci z Podlasia, są ci ze Szczecina, z Górale, z Ślązacy. Każdy ma inny styl zabawy i inny gust muzyczny. Ale i nie dogodzisz jedno, Nokia. I nie dogodzisz każdemu muzycznie w formie i sposobie zabawy i to się różnie kończy. Także na pewno wtedy lokalna policja jest poinformowana, że taka impreza się odbywa. Nie jest to zakazane, że na przykład próbują... Nie będzie takich imprez, bo tak samo inne nacje mają też swoje tego typu imprezy. Dobra, jak zacząłeś o policji, jak to wygląda? Bo byliśmy ostatnio w Holandii, to była ciekawa scena, nagrywamy sobie w centrum Arnhem i akurat była taka sytuacja, że był gość, który akurat miał Biblię w ręku i tam głosił różne ciekawostki. No i ci policjanci naprawdę byli na niego mega grzeczni. W Polsce absolutnie nie do pomyślenia, na pewno szybko by został spacyfikowany, a tam perswazja ustna, słuchaj, może byś uspokoił, może byś coś tam. Przyjechał drugi radiowóz, zobaczyli o co chodzi, z uśmiechem na ustach z nim rozmawiali. U nas, no inaczej by to było rozegrane. Nie, tam jest zupełnie inaczej z tego względu, że jest bardzo dużo innych religii, kultur i gdyby ktoś zaczął reagować, że tak nie wolno, to by było uznane, że to jest niemiłe, niefajne, że tak nie można. Więc na przykład jak jest Ramadan w Norwegii, to czasami bywało tak, że kierowca autobusu potrafił się zatrzymać, rozłożyć ten swój dywanik i się modlić. Okay. Nie? I z tym, no oczywiście niektórzy mieli z tym problem, bo na przykład się gdzieś śpieszyli, ale nie jest to jakoś jakieś uznane za coś dziwnego. Szczególnie właśnie tam w Norwegii, w Oslo. Okej. Okay. No, 5 minut do przerwy, moi drodzy. Za 5 minut będzie przerwa, więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie ciekawe na czacie przed przerwą i chce je zadać, to teraz jest najlepszy moment. Dobrze, powiedzieliśmy o tej policji, ale muszę cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Powiedzieliśmy, że jest dużo Polaków. Mama Kasia wraz przesyła 10 zł. Mama Kasia. Twoja mama na imię Kasia. Nie. To ja wiem, to jest znajoma z Norwegii. Okay. Chyba chciała coś jeszcze dopisać, ale ten. Ale chyba serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Powiedzieliśmy o Polakach, a jak Norwegowie odbierają Polaków? Bo to jest ciekawe, że jest tak coś takiego utartego, że skoro Polak tam jedzie, no to raczej nie jedzie tam do tej grupy tych emigrantów, którzy tam siedzą i tylko na ten zasiłek czekają, tylko raczej jest to dedykowany pracownik, nie wiem, albo do danego zakładu, albo jedzie po to, bo ma już tam nagrany temat. To tak, no to jest prawda, że my nie jesteśmy raczej z tych, którzy jadą tam tylko... Roszczeniowi. Roszczeniowi po socjal, ale powiem to na przykładzie mojego szefa, który stwierdził, że gdyby Polacy nie odkryli dostępu do wódki, to byliby większym mocarstwem niż Stany Zjednoczone. Czyli jest taka powszechna opinia. Wyrzuć to wszystko, co jest. Ale po co? Wyrzuć to wszystko. W każdym razie panuje taka opinia, że Polak pijący, jeżeli na 10 Polaków ten jeden się trafi taki niefajny, w sensie, że gdzieś tam ma wtopę z alkoholem, to i tak opinia idzie o wszystkich. No tak. Tak jak kiedyś było w Niemczech, że Polacy kradną samochody. Tak. I wszyscy kradną. Tak. Polacy. Dokładnie. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że jak ja tam dostałem pracę, no to ja jestem bardziej z tych osób, którzy szanują to, że dostali tą robotę, że mogę pracować w Norwegii, że mam możliwość zarabiać fajnie, żyć w jakichś tam fajnych warunkach i ja na przykład, tak mi się przynajmniej wydaje, ale taką opinię dostałem później, jak odchodziłem z pracy, że no byliśmy... My tam dobrymi pracownikami, jesteśmy dobrymi pracownikami. Cenionymi. Tak, i cenionymi. Ponieważ my znamy się na robocie, a kultura pracy na przykład między Polską a Norwegią to też jest zupełnie inna bajka, bo my na przykład, jeżeli bierzemy się za robotę, no to chcemy to zrobić, ale Norweg, on sobie często robi przerwy na spokojnie, tam nie ma czegoś takiego, nie ma presji czasu. Nie ma presji czasu. Oj, presja, no w ogóle nie wie, co to znaczy presja. No spokojnie. Presja to ma pielęgniarkę. No właśnie, presja, ale że na przykład, że tak jak czasami u nas jest, musisz, ma być to zrobione na wczoraj, nie? Tam czegoś nie ma takiego. Jest oczywiście na spokoju, to się zrobi, to sobie pogadamy, tu jakaś kawka, tu, no także mówię, to jest... Dalajcie. Na początku to się w ogóle w tym nie mogłem wszystkim odnaleźć, bo mówię, przecież w Polsce to ten koleś by już w tym momencie 8 poleciał. 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu, musisz odbębnić. U nas jest jak gdyby to dokładnie, utarte. My to sobie na przykład narzucaliśmy sobie jakieś tempo pracy,
ale później stwierdziliśmy, no ale... Za szybko, bo skoro oni pracują w takim tempie, to w sumie czemu my mamy tak szybko pracować, skoro nikt nas za to nie gani, nie? No właśnie. No. Chłopcy, jedźcie. Zaraz jemy, zaraz będzie przerwa, spokojnie. Moi drodzy, robimy przerwę, zmieniamy baterię, zmieniamy wodę w miednicy. Co nas jeszcze czeka? Bo jakie tematy? A faktycznie jesteśmy czerwoni tacy. No są umorusani. No. Ale tu wszyscy się śmieją, że no. Ja jestem zawsze czerwony. Te lampy naprawdę dają. Nie, no dają, no. Dają. Pa, ty. Błażej! Rzucił palenie i taki cwany, nie? Tak. Poczekaj, ja tylko jedną rzecz zrobię. Mianowicie, bo jest awaria. Ucierasz. O. Spróbujemy sobie ten. Dobrze. O, dobrze. Jest wszystko. Będzie o stomatologii. Będzie o, moi drodzy, o tej inwigilacji. Co grozi? Na przykład jak ja bym dzisiaj poszedł do sklepu i kupił na przykład, bo mam imprezę i kupuję 10 butelek wódki i na przykład 5 butelek whisky, bo mam imprezę. Ściny, komunie, znaczy na komunie się nie piję, przepraszam, ale generalnie imprezę. O, jeszcze o pogrzebie możemy pogadać. O pogrzebie, będzie o tym i zapytam cię jeszcze, komu byś polecił wyjazd do Norwegii? Czy są jakieś takie dedykowane zawody, a komu nie? Kto na przykład by nie wytrzymał? O pogodzie też pogadamy, bo nie rozmawialiśmy o klimacie, o pogodzie. I o czym? O poczcie. I o poczcie norweskiej, którą kiedyś używaliście i niestety nie sprawdziła się. Także będziemy o tym mówić. Moi drodzy, chwila przerwy. My zmieniamy wodę w miednicy i spotykamy się za kilka chwil. Wy też zapaszcie sobie herbaty, kawy, dolejcie soku i wracamy za kilka chwil. No już jesteśmy, ale było wesoło w przerwie, bo zaplątała mi się noga w miednicy, ale daliśmy radę. Miętka także jest wesoło. 20 zł. Na bilet powrotny dla Galwona wracaj do nas. Tak, serdecznie pozdrawiam Agnieszkę. Będziesz wracał? No po resztę rzeczy ewentualnie, nie? Zobaczymy. Zostawiłeś trochę? No coś tam zostawiłem, nie? Ale po prostu ja mam taką sytuację, że
Tutaj mam na razie na rok umowę podpisaną. Okej. I tam sobie przede wszystkim mostów nie spaliłem, bo odchodziłem w bardzo dobrej atmosferze z pracy. Więc mam taką możliwość po prostu powrotu. A czy wrócę, to zobaczymy, czy tu w Polsce mi się spodoba. Na razie jest fajnie, więc zobaczymy. Ale na pewno przyjadę, odwiedzę. Tak. Damian tutaj pyta, że długa przerwa była i chyba jakieś zwierzęta. Ani jednej osoby tu nie było. Żadne zwierzęta nie ucierpiały. Żadne. Generalnie było bardzo spokojnie. My po prostu zjedliśmy to, co mieliśmy zjeść, bo kawałek pizzy zjedliśmy. Tak. I było elegancko. Jest fajne pytanie następne. Proszę bardzo. A Psztyfikant Bumerang, co robiłeś w dniu ataku Breivika? Czy możesz opowiedzieć, jaka była wtedy atmosfera w Norwegii? A byłeś wtedy na Norwegii? Nie. To było w 2012, mi się wydaje, a ja przyjechałem w 2013. Czyli na jego miejsce. Okay, bo pytanie było o to, co Gawron robił w momencie co ataku Breivika. To na pewno mnie tam, co mnie tam nie było. Wyspa jaka? Utoja. Nie, to bardziej by było wtedy pytanie do Damiana, bo on już, no Damian tam bardzo długo mieszka, już 18 chyba lat. Takim, to sporo. Tam, bardzo dużo, długo. I on tam był. Norwegia to przeżyła, ponieważ oni jako kraj taki bardziej, no nie kojarzony, gdzie mogłoby dojść do takiego... Mało jest tam akcji takich szaleńczych. No dokładnie. To się bardziej zrobiło niebezpieczne w momencie, kiedy ten napływ ludzi ze wschodu zaczął się pojawiać w Norwegii. To wtedy, tak? No ale to był Norweg jednak, to nie była osoba z... I nawet wyglądał jak Norweg, tak? No tak. No i co? I dostał ile? 21 lat, to jest maksymalny wyrok w Norwegii. Tu Freddy pisze, że to było w 11 roku. A, to w 2011, no to pomyliłem się o rok, tylko okay. Że tak czy inaczej mnie nie było, bo ja byłem od 2000. Ale w ogóle był ten temat? Przewijał się? Mówili o tym ludzie? To znaczy tak, wiesz co, niechętnie. Jak już się ten temat pojawiał, to tak ludzie niechętnie. Że wariat, że szaleniec. Wariat, że po prostu i niechętnie dało się poznać, że nie mają ochoty o tym rozmawiać, no bo po prostu to było traumatyczne dla wszystkich. Więc ten temat, a w szczególności jak się on wraca, bo co chwilę przecież ten... Bo on pisze odwołania, że tam mu telewizory, że PlayStation. Że ma stare, że coś tam mu nie pasuje, że prawa człowieka są łamane. Chłopie, gra na PlayStation. Przyjechałbyś do nas, do Wałcza, czy tam do tego, do Siedlec, albo czekaj, gdzie tam był jeszcze taki ciężki zakład? Gdzieś nad... W Potulicach też jest. W Potulicach jest ciężki, no. Byś u nas do paru kryminałów wjechał, to byś tak nie mówił. No. U nas jest więc zupełnie ten inaczej. Ten temat jest omijany. Nie chcą ludzie na ten temat gadać. Zresztą się nie dziwię. Tutaj jeszcze Grodniano TV pyta. A propos Bimbru, bo już trochę o tym Bimbrze gadaliśmy. Jak tam jest spędzeniem Bimbru w tej Norwegii? Czy robią dobry, czy mamy tam przyjechać z Podlasia? To jest dobry temat na ulane testy chyba. Bimber norweski, a... Nie mówię nie! Nie, ale nie. Piłeś jeden i drugi, no. Właśnie tutaj, nie, takie... Przepraszam, wtrącę się i ten sam użytkownik zadał następne pytanie i tu też możecie popłynąć sobie, czy Norwegowie lubią wychlać? Czy lubią wychlać Norwegowie? Tak, ale nie lubią jeść do alkoholu. Tam oni się dziwią na przykład, jak my Polacy możemy cokolwiek jeść do alkoholu. Przecież od tego się można... Zwomitować. No tak, refluks tak zwany, prawda? Znaczy ja odpowiem każdemu Norwegowi, który nas w tym momencie ogląda, że jak zjesz, robisz podkład i w trakcie jesz, to możesz automatycznie też więcej wypić. Dokładnie. Więc oni się zawsze dziwią, jak my możemy jeść, bo przecież pijesz i oni jeszcze do tego te swoje słabsze piją, więc... I powiedz to, co powiedziałeś mi w przerwie, bo to był absolutny hit. Czyli zapraszasz mnie na imprezę, ja jestem Norwegiem. Zapraszam. Powiedz tak, bo u nas jest tak, że no każdy przynosi coś tak. I jak gdyby to jest wspólny stół, tak? Dokładnie. Ty wypijesz coś twojego, ja wypiję coś mojego, a tam nawet jak zostanie kawałek, dokładnie, to tak. na koniec jak ja wychodzę, tak. Zabieram ze sobą i idę. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo jest tak drogi alkohol? Być może, ja nie znam w ogóle dlaczego to się robi. No dobrze, może jeżeli przyniosłeś butelkę taką, a wypiłeś może tyle, no to ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale jeżeli zostaje ci tyle, albo niewiele... To dajmy tym, no to, co wypili mniej, no. No to właśnie, dlatego każdy przychodzi ze swoim alkoholem. Chociaż z drugiej strony też u nas jest tak, że czasami kupujemy na zaś więcej. My jako gospodarze tak, alkoholu... Zawsze więcej, żeby tak. Starczyło dla wszystkich. To jest taka nasza polska gościnność. Czegoś takiego tam nie ma i tam zazwyczaj no to chrupki, paluszki, mrożonka
I zazwyczaj to jest wszystko. Jak na przykład szło się do Polaka na piesiadę, no to stół zastawiony. Śledzik. Tam. Ale to też trzeba zaznaczyć, że to nie było coś typu zastaw się i postaw się. Ja sam Jakiś kabanos czy coś było. No, dokładnie, ja sam wielokrotnie urządzałem jakieś imprezy, czy był grillek, czy ten, to się robiło jakąś sałateczkę, jakieś tam zakąski, żeby po prostu fajnie się siedziało, czy to do meczu, czy to do grillka, więc tu na tym poziomie na pewno jest spora różnica. No ale ta gościnność u nas jest jak gdyby na dużo tradycja. No. Tradycja, tak, dokładnie. Tradycja. Tam jest zupełnie inne podejście do tego. Więc... No inna sprawa, no wypada jak się spotkać, że jest jakiś ogóreczek. Poza tym też przyjemność konsumpcji, no. Kiedy siadamy, jest stół, nas dwóch, dwie szklanki i dwa kieliszki. Tak. Możemy sobie patrzeć w oczy, możemy rozmawiać, ale generalnie nie ma tego, to musi być też jakoś podsycone tam właśnie taką tradycją i też elementem jakiejś biesiady. No. No. To, że ty zagryziesz, jest przerwa wtedy na tą zagryzkę. Możemy sobie spojrzeć w oczy, możemy porozmawiać, możemy wam spojrzeć w oczy. Jest jak gdyby element, który my jak gdyby to wyssaliśmy z mlekiem. Dokładnie. A u nich jest nieznane to. To też jest to, że może dlatego, że oni i tak nic nie jedzą do tego alkoholu, no to nic nie przygotują, no bo i tak się nie je do alkoholu. No to po co coś robić, skoro z tego nie korzystasz? No to też można w tą stronę. Dokładnie. Dla przykładu powiem, jak teraz my teraz sobie przyjechaliśmy do Warszawy. Szanowny nasz przyjaciel, pan listonosz, po drodze zrobił już zakupy, czy jakiś tam chlebek, jakieś ogóreczki, jakieś ten, żeby już było jakieś zaopatrzenie w lodówce. Kiedy będziemy... Żeby rano nie iść. Na przykład. I to jest dobra logistyka, kreatywność. To pochwalamy. Pytanie od Bubsona Wyprańca. Czy to prawda, że jak chcesz przepuścić jakąś Norweszkę, to od razu daje ci w mordę? Czy rzeczywiście jest tam pełne równouprawnienie? To jest ciekawe. Ale przepuścić w drzwiach na przykład. Nie wiem, nie spotkałem się z tym nigdy. Bo w Japonii jest na przykład bardzo źle widziane, jeżeli komuś ustąpisz miejsce, nawet starszej osobie. Nie, nie spotkałem się z tym i nawet nie wiem, jak się do tego odnieść, bo nikt mi nawet nie zwrócił uwagi. Wielokrotnie przepuszczałem kobiety w drzwiach, czy to do autobusu, czy w pociągu. Nie było akcji. Nie było takiego. Bubson, to jest mit. Jakbyś mógł to weź wyjaśnić jakoś tak dokładniej, o co ci chodzi. Damian tutaj sugeruje, żebyś opowiedział o kulturze jedzenia w pracy. Jak to wygląda właśnie, bo ja wiem, że to jest temat rzeka, ale na przykład no, u nas są przerwy śniadaniowe i przerwa lunchowa, tak? No. I oczywiście też są dla tych, którzy są nikotynowcami, tutaj też musimy to powiedzieć, Spielberg 5 dni nie jara. Tak. 5 dni. Ale jest przyjemny jak ból zęba. Ty. Nagle mu tym przeszkadza. Nagle. Ale powiedzmy, jesteś w pracy, 8 godzin się pracuje? Tak, 8 godzin, i przerwa jest niepłatna, czyli liczą ci 7,5. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o tą przerwę, to był już temat rykowiska. No tak. Podczas spania. To tu się pojawia temat rykowiska, czyli jakieś chrząkanie, siorbanie, pociąganie nosem. Źle to no, patrzą na to? Nie, to oni właśnie robią. A, oni. To oni właśnie ten. Ja pamiętam wielokrotnie właśnie tutaj kolega, który o tym wspomniał, wychodził z kuchni, bo już nie mógł tego słuchać po prostu. Ale co, że mlaskają? Chrząkanie, pociąganie nosem. Na szczęście Jacek Bąk się nie pojawiał i całe szczęście, bo to choć już by było... Ale na przykład miałeś tak, że twój szef na przykład mówił do ciebie coś tak, nagle mówił. Było też... Pokazuje i objaśnia i nagle tak. Wypadało mu coś z ust. Nie. Tak nie, ale żeby się komuś odbiło i żeby sobie żeby tak powiedział porządnie... Gdzie? W życiu. Nie. Że ci powie? W życiu. A, że się przyjął, okej. Mogę też powiedzieć, że na odprawach czasami się zdarzało, że szef coś mówi, a jeden z pracowników zaprosił na tą rozmowę odprawę przed pracą Jacka Bąka i nic sobie z tego nikt nie robi. Znaczy, my Polacy byliśmy oczy jak 5 złotych, a no co? Prykło. Prykło, nie? Prykło. No, to tak. To... Ciekawe pytanie od Damiana Brzozowskiego. Pytanie do Gawrona. Czy mentalność w Norwegii jest taka sama jak w Polsce, czy Polak Polakowi robi pod górkę? Wiesz co? Różnie. To, tak, to na pewno różnie, bo są takie przypadki, gdzie jeden drugiemu nie pomoże. Wiadomo, że na przykład sytuacje urzędowe, językowe, wiadomo, że przyjeżdżasz do nowego kraju, nie do końca możesz rozumieć, może nie tyle co język. Bo ale gdzie pójść nawet? Gdzie pójść, co zrobić, jak to zrobić krok po kroku, to czasami ktoś ci nie pomoże, albo jeszcze cię wyśmieje, że ty w ogóle się... Poczekaj, bo muszę przerwać, bo Marcin Bonzaj napisał, że w Japonii póki nie bekniesz,
nie możesz odejść od stołu, bo to jest obraza, że ci nie smakowało. No to prawda, to też o tym słyszałem, tak. No, to to powiem się... tak, to my byśmy tam byli królami chyba. O, się... zjadłeś! Jest, jest! Jak to się mówi, co kraj, to obyczaj. No tak, tak, no tak. No, ale to widzicie, to jest właśnie dydaktyzm audycji. Tak, jeżeli chodzi o pomoc, to ja na przykład, jeżeli mogłem, to komuś pomogłem na tyle, ile potrafiłem, nie? Ale na przykład, jak ja potrzebowałem pomocy, to nie prosiłem się, nie bałem się poprosić o pomoc, ale też czasem wiedziałem, że na przykład im dłużej już jestem, no to jednak powinienem sam pewne rzeczy już sobie załatwić, czy to po norwesku, czy to po angielsku. No powiedz z angielskim, bo my generalnie jak byliśmy w Holandii, jest utarte, że w Skandynawii praktycznie wszyscy mówią po angielsku, tak? Czy to Szwecja, czy Finlandia, czy Norwegia. Generalnie można było się dogadać, bo w Holandii co nam się na przykład absolutnie podobało, to, że mieliśmy jakiś problem, bo mieliśmy. Pytaliśmy kobietę 70 lat po angielsku. Ona na początku nieśmiało, ale doskonale wiedziała, o co chodzi. I odpowiadała normalnie. Pytaliśmy 18-latka i tak samo było. Nie, jeżeli chodzi o język angielski, to nam się na pewno dogadasz. Bez problemu. Bez problemu. I może nie tak często, ale z osobami plus 50 i więcej dało się. Oczywiście już tak oni bardziej... mniej po angielsku, ale dało się. Ale za to bardzo oni lubią, jeżeli ktoś nawet próbuje mówić po norwesku. Okay. Jeżeli mu nie wychodzi, jeżeli mu, ale widzą, że ktoś próbuje rozmawiać po norwesku, to, no to się oni cieszą, są tego zadowoleni. Pytanie o jedzenie od Frediego. Wąsie. Spielbergu, zapytajcie o jedzenie. Suszona ryba w substancji silnie żrącej na Wigilię lub sfermentowany pstrąg na co dzień. Czy to jest smaczne dla kogoś spoza Norwegii? Rozmawialiśmy już o tym na początku. Znaczy to było o tym śmierdzącym śledzie. No, więc no, nie jest to jakoś zbytnio popularne i ja osobiście nie próbowałem i na pewno nie mam zamiaru próbować. Jeszcze do tego nawiążę, do tej jakiejś takiej tradycyjnej dania. Powiedziałeś o tym, że lubią pizzę, lubią kebaby, ale takie jakieś tradycyjne danie, tak jak u nas, nie wiem, schabowy z kapustą? Nie, wiesz co, jakoś takich typowych... dań, no, mają takich duże takie ziemniaki w tym takim sosie majonezowo-jogurtowym, coś takiego, że to taka papka jest bardziej. Dla nas to żaden szał pewnie. No nie, no przede wszystkim ryby w każdej postaci, czyli różnego tam rodzaju... Kasia pisze, żebyśmy popili tutaj, popij dziecko. Kasiu, dziękujemy. No. Dziękujemy za pozwolenie. Inna sprawa, że jak tak się mówi, ja mówię tak po 2-3 godziny kilka razy w tygodniu, po prostu usta trzeba zwilżyć. Tak, tak. Ja dużo mówię teraz w pracy, więc ja jestem osobą, która mówi dużo. I też trzeba uważać na gardło, bo tak, te osoby, które mówią, mogą mieć ten syndrom gardła nauczyciela, czyli po prostu mogą łatwo przeziębić gardło i to też nie jest wskazane. Powiedzmy o tej inwigilacji, bo o tym nie powiedzieliśmy. Tak. Idziemy do sklepu, kupujemy tyle alkoholu, że nam jest potrzebne na imprezę i nagle przez to, że zapłaciliśmy kartą, po 2-3 dniach może u nas w domu pojawić się pracownik MOPS-u czy jakiegoś innej instytucji i zapytać, co się dzieje, czy pan ma problem, proszę, pan ma przekrwione oczy, pan ma problemy z alkoholem, już czy chce pan iść na terapię? W każdym razie, tak, tu jest racja, tylko bardziej chodzi o to, nie, że jednorazowo kupisz dużo, tylko jeżeli cyklicznie dostaje, jest widoczne, że z karty schodzi ci w tym monopolowym sklepie, i dopiero dostajesz list. Taki, widzimy, że używasz karty w sklepie monopolowym i martwimy się o twoje zdrowie. I ty robisz zdjęcie i mówisz, ja to kolekcjonuję. I cała ściana zostawiona. Jeżeli masz problem z alkoholem, to od razu masz tutaj broszurkę. Jeżeli masz problem, no to możesz się skontaktować i poprosić o pomoc. Co ciekawe, obok takich sklepów wtedy pojawią się co? Bankomaty. Wypłacasz gotówkę. I cię nie inwigilują. Słuchajcie, bardzo proszę, żeby tutaj pokazać wszystkim mieszkańcom Norwegii, Polakom, którzy mają problem, tutaj co powiedział kolega przed chwilą, wypłacasz, płacisz gotówką i cię mogą... O! Smoknąć w palec! W kieliszek. Tak, tak, tak. Ach, tak to jest. Pablo pisze. Pablo 8600. Siema panowie, jak wygląda jakość jedzenia w Norwegii? Byłem wiele razy w Sztokholmie i jestem zachwycony jakością jedzenia. Knajpy, kozak. Nawet garmażerka z dyskontu była bardzo dobra. Pozdrawiam. Czy też tak odbierasz? Teraz sobie doczytam. Byłem wiele razy w Sztokholmie. Tak. No to ja... Ale w Norwegii, wiesz. Pytanie o Norwegii, ale że był w Sztokholmie, no. No to nie wiem. No to jeżeli chodzi o jedzenie w knajpach,
To owszem, jest dużo różnorodnych knajp, wiadomo, tak jak w Polsce, no włoskie, chińskie, tajskie i to jest tak samo dobre jak w Polsce, bo jeżeli chodzi o jakieś typowo norweskie, to ja osobiście w sumie takiej knajpie nie byłem. No ale jak pytasz o Sztokholm, to ja się tu nie wypowiem. No bo... Tutaj Korta Tenis pisze, że to jest mit. Ale o czym jest mit? Powiedz, do której kwestii to się tyczyło? Czy do kwestii tego, że sprawdzają cię, inwigilują? Mhm. Może masz jakiś myk, żeby to obejść lepszy, to napisz, to my chętnie z tego skorzystamy. Widzę ten, Patryk Kamiński pyta, jak smakował bimber przed ostatnim meczem Pogoni? Dobry. Ja odpowiem tylko, bardzo dobry. Tak, no było mega, mega sympatycznie. Słuchaj, pytania też od tych wszystkich, którzy napisali na Twitterze, bo było tam sporo pytań. Andrew Jamal pyta, to jest ciekawe pytanie, czy to opinia o bezstresowym wychowaniu dzieci w Norwegii to jest prawda? Nawet przyjezdni muszą się do tego stosować, żadnego krzyczenia i tym podobnie. Jak to wygląda, bo tak. U nas też jest to teraz modne, bezstresowe wychowanie, dokładnie, tłumaczenie i tak dalej. W naszych czasach, jak byliśmy dziećmi, trochę to inaczej wyglądało. Nawet w szkole kiedyś na starych filmach, jak ktoś zasłużył, to trzeba było ręce wystawić i pani biła tą ekierką. U nas linijką, teraz jakby ktoś tak uderzył, od razu wiadomo, prokurator. Mhm. Tam właśnie, jeżeli chodzi o Norwegię, to bezstresowe, to sobie taką ściągę przygotowałem, że chodzi o Barnevernet. Czyli ten urząd do spraw ochrony praw dziecka w Norwegii. No oni tego mega przestrzegają. Oni tego mega przestrzegają i każde jakieś nadużycie zgłoszone przez dziecko jest od razu monitorowane i wiemy też o kilku głośnych sprawach, gdzie ludzie po prostu uciekali z Norwegii, bo urząd się do nich przyczepił z racji tego, że dziecko też potrafiło wykorzystać tą sytuację. Wykorzystać tą sytuację, że na przykład ty mnie nie denerwuj, bo ja powiem w szkole, że mnie bijesz i będą problemy. O kurczę. Takie były czyli sytuacje. Tak, ale to też chodzi o nie tylko norweskie, ale też polskie dzieci, bo słyszałem o takiej właśnie historii, że przez przypadek dziecko w domu się, no mama czy tam tata otwierało drzwi i no dziecko biega, no wiadomo, różne sytuacje się zdarzają, że przypadkiem dziecko się uderzyło głową o drzwi. I gdzieś tam w rozmowie z kolegami sobie mówił, no, że uderzyłem się, bo mama otwierała drzwi i mnie uderzyła, nie? Mhm. Oczywiście to był przypadek, ale gdzieś to poszło przez szkołę i już zaczęli się interesować, że jakaś to jest przemoc. Okay. Także tutaj to jest, nie powiem, że przesadzone, znaczy z jednej strony przesadzone, jeżeli chodzi o takie zwykłe codzienności, że a dziecko to potrafi wykorzystać. Bo mówimy o tych patosytuacjach w szczególności, no bo to tak, to trzeba pilnować i tego przestrzegać, więc tutaj tu oni to strasznie pilnują. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Olgierd pytał, Halski. Jak Gawron porównuje komfort życia w Norwegii do tego w Polsce? Czy życie tam jest faktycznie znacząco droższe jak z poziomem usług i działaniem urzędów? Dziękuję, pozdrawiam. Mówiliśmy o tych cenach, że one są droższe, tylko ja uzupełnię od razu to pytanie, bo to, że zarabiamy dużo, wydajemy na stałe opłaty dużo, to jest jedno, ale my zarabiamy tyle, że nam starczy na to, żeby jeszcze z tego cząstkę zostawić sobie na to, na oszczędności i cząstkę przeznaczyć chociażby na przyjemności. No tak, ja w sumie od połowy sierpnia teraz mieszkam w Polsce, więc już jakiś pogląd na to mam, jaka jest różnica na przykład, jeżeli chodzi o urzędy na przykład, to już zderzyłem się z polskimi urzędami, więc jeżeli chodzi tutaj o Norwegię, no to tam na pewno jest mniej stresu i jeżeli chodzi o poziom usług i działanie urzędów, tam na przykład gdzie większość rzeczy urzędowych, oprócz tego na początku, to jak trzeba było się tam rejestrować, być na tych spotkaniach z policją, to większość rzeczy się załatwiało przez neta, nie? Przez internet i nie trzeba było tak chodzić do urzędów. Tutaj na przykład, tu mogę powiedzieć przykład, tu trochę masło myślone, jak wróciłem i dowiedziałem się, że dla osób wracających z emigracji zarobkowej przez ten Polski Ład można być zwolnionym z podatku dochodowego przez pierwsze 4 lata. Okej. Okay. Nikt mi nie potrafił odpowiedzieć na to tak pytanie telefonicznie czy przez maile, więc postanowiłem, że pójdę tam, gdzie takie informacje powinienem uzyskać. Do skarbówki. Do urzędu skarbowego, przecież nie poszedłem. I podchodzę do okienka, mówię o co chodzi.
że mieszkałem kilka lat za granicą, byłem rezydentem podatkowym, mam zaświadczenie, że byłem tym rezydentem podatkowym, że chodzi tu o Polski Ład. Czy to prawda, że obowiązuje mnie ten przepis o zwolnieniu z podatku dochodowego? Pani tak na mnie patrzy. Pan poczeka. Krysia, chodź. Polski Ład. I ona tak... Idzie. No słucham pana. Mówię to samo jeszcze raz. Opowiadam historię. Ona tak się zastanawia, myśli. Wie pan co, ja tu mam taką broszurę, ja panu skseruję. Pan sobie poczyta, ewentualnie pan sobie w internecie sprawdzi, nie? No tak, to no. Generalnie ten Polski Ład żadnym urzędnikom nie jest po drodze. Tak. Także gdzieś ten przepis był, chciałem się dowiedzieć i tak naprawdę się nic nie dowiedziałem. Okej, okay, moi drodzy, uruchamiamy linię. Za chwilę pojawi się na ekranie numer telefonu i będziecie mogli do nas tarabanić. Ja też automatycznie wrzucam na czat login ze Skype'a, bo ktoś na przykład nie będzie chciał zadzwonić na numer telefonu, tylko będzie chciał zadzwonić przez Skype'a. Więc ja już tutaj to wrzucam. I w międzyczasie zapytam jeszcze od Przemka Balewskiego, czy fiordy dalej jedzą z ręki. Tak. Jedzą. Okej. Okay. Wszystko jasne. W ogóle widziałeś fiordy? Miałeś, tak. Ale miałeś w ogóle trochę czasu, żeby pozwiedzać? Tak, miałem czas, żeby pozwiedzać. Może nie tyle, ile bym chciał, bo jedyne, czego strasznie żałuję, to tego, że nie byłem tam właśnie na północy Norwegii, tam gdzie naprawdę to jest zorze, to już były jak światło dyskoteki. Mhm. Czyli mówimy o Tromsø i tamtych rejonach. To na pewno żałuję, że tamtych rejonów nie widziałem. No a fiordy to na przykład no, to, co mamy na obrazku sprzed naszej rozmowy. To na przykład właśnie byłem na takiej fajnej wycieczce z ekipą i bardzo, no jeżeli chodzi o Norwegię, no, to widoki przede wszystkim, no kraj powierzchniowo większy niż Polska, a ludność 5 milionów. No to tych terenów, gdzie można chodzić, zwiedzać, podziwiać naturę, to jest bez liku. Kort na tenis napisał. Mieszkam tu 18 lat, trójka dzieci, od lutego podwójne obywatelstwo. Widać, że jedziesz stereotypami albo nie znasz norweskiego języka i żadnych Norwegów, że mówisz takie rzeczy. No ale parę lat mieszkałeś chyba. Nie, no parę lat mieszkałem oczywiście. Ja dzieci nie mam, więc posiłkuję się tym, co słyszałem. Podwójne obywatelstwo, okej, okay, jest to teraz od jakiegoś czasu... Ile trzeba było lat? Dość sporo? Teraz myślałeś co? W ogóle o tym? Nie, tam nie. Nigdy nie chciałem, bo przez pewien czas było tak, że albo jedno, albo drugie. Okej, okay, zastanę. Niektórzy to robili, zmieniali obywatelstwo, żeby nie mieć wizy do Stanów, bo Norwegia jest z tego zwolniona. Okej. Okay. Czyli no, nie, znam paru Norwegów, więc też znam jakieś opowiadanie, dlatego mówię, to jest moja opinia, nie każdy się musi z tym zgadzać. A chętnie też przeczytam właśnie opinie innych, którzy chcieliby się podzielić z nami swoim zdaniem. Nie? Dokładnie. Jakbyś miał komuś polecić, kto może wybrać Norwegię? Ty tam pojechałeś zaraz po studiach, ale generalnie jakby Norwegia jest modna dla kogo? Kto by tam mógł pojechać? W sensie, nie wiem, informatyków to pewnie na całym świecie szukają, tak. Ale tak jak ty z twojej perspektywy, oni szukają konkretnych zawodów do konkretnych... można powiedzieć specyfikacji, to muszą być goście, którzy mają, nie wiem, inżyniero, może to, nie wiem, potrzebują inżynierów, potrzebują gości, którzy mają już pewne doświadczenie w kraju? To znaczy tak, na pewno specjaliści znajdą tam coś dla, jeżeli w swojej specjalizacji to znajdą, no ale przede wszystkim budowlanka, usługi i no, jest praca. Jeżeli ktoś szuka pracy, to okay. Znajdzie ją wszędzie. Mamy telefon, za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Plus 47. Halo, halo. Dobry wieczór. Kto jest z nami? Witamy. No, witam panowie serdecznie. Damian z Norwegii. Ach, siemanko. Nie znam gościa. Siema. Dzięki za zrobienie mi promocji takiej, kuźwa, o tym rykowisku. nikt nie będzie chciał spać ze mną na zlocie. Nie, no ale słuchaj, była pełna anonimowość, no nikt nikogo nie wskazał palcem. No właśnie, palce. Ty uderz w stół, nie? A tak. Globus, Damian się odezwie. Jak nie powiedzieliście przecież, że jeden z trzech? No tak, no było tam parę osób, no. Tak, był tłum ludzi. Parę było. Jak sytuacja w Norwegii, powiedz, bo u nas już coraz zimniej, trzeba grzać w piecach, aż strach pomyśleć, jakie to rachunki będą. No już przymrozki, trzeba było skrobać auto przez wczoraj. No, u nas to samo. W Polsce też. W Stargardzie też już trzeba było skrobać w czwartek.
albo w środę. Co tam ciekawego macie w tych kubeczkach, powiedzcie mi? Aktualnie już prawie nic. Nie no, generalnie mamy tutaj jakiś nektar. Była no trochę, jest nektar, no. Jest trochę nektaru, no ale wiadomo, jest piątek, jest tygodnia koniec i początek. Poza tym też jeszcze dzisiaj będziemy pracować tutaj do późnej nocy, także... No jutro wyjazd. No, jutro ciężki wyjazd, także no... Ja znam te wasze prace, tak. No tak, no. No tak. No. Tak to działa. A powiedz, w Norwegii teraz przymrozki, ale czy śniegu się spodziewasz? Bo to już 22 października za pasem, także może się pojawić zaraz. Wiesz co, patrzyłem prognozy pogody. Najbliższy tydzień jeszcze nic tutaj nie zapowiadają. Okej. Okay. Ale no to tak, no trzeba się już szykować, nie? Zaraz opony trzeba zmieniać na zimowe i oby do maja. No właśnie, ja już zmieniłem. To my możemy sobie porozmawiać. Wy jesteście w Norwegii, my jesteśmy w Polsce, a ci w Hiszpanii pukają się w czoło, mówią, jak można zmieniać opony? Można zmieniać, no, można. I nawet trzeba. Ja byłem na Sylwestra teraz w Hiszpanii i było plus 16, to ja szedłem na krótki rękaw, a oni ubrani w kurtkę. Ubrani, no. Teraz, Damian, powiedz, bo jest początek weekendu, czy byłeś w tych magicznych sklepach, o których my mówimy i czy zrobiłeś zaopatrzenie, bo to do 18 dzisiaj, tak? Wiesz, ja mam magicznych dostawców. A, czyli masz swoich ludzi. Tak zwana Biedronka na kółkach. No właśnie, powiedz nam dwa zdania o tym, bo generalnie my żeśmy tu z Gawronem zahaczyli ten temat. To jest tak, że to jest na telefon, czy to, nie wiem, o konkretnej godzinie przyjeżdża do danej dzielnicy, czy do danego osiedla? Jak to wygląda? Wiesz co, no, najpierw trzeba zdobyć zaufanie takiego człowieka, żeby, wiesz, no wiadomo. Zaczął się regularnie z tobą spotykać. No i nawet po prostu czasami pod adres do niego do domu podjeżdżasz i bierzesz to, co potrzebujesz, rozliczasz się i tyle. Czasami podwozi on tobie do domu. Mhm. Ale on ma, różne są układy. Powiedz, on ma smakołyki własnej roboty, czy to są tak, że on kupił gdzieś taniej i drożej sprzedaje i zarabia na marży? Jak bardziej, to wygląda? Bardziej ta druga opcja, że kupuje hurtowo taniej i po prostu sobie sprzedaje drożej i dokładę. Zarobkowo, nie? Okej. Okay. No to dobry biznes. No. Ja pamiętam z czasów moich taksówkarskich, jak jeździłem i był kurs, gdzie były zakupy. Zawsze było 30 zł jak gdyby za to, że się robiło te zakupy, plus cena zakupów. No ale jak przyjechałem do kogoś, jak był w potrzebie, a trzeba ludziom pomagać, no tak. Była sobota, noc czy niedziela, no to pamiętam, że dwa czy trzy razy tyle, co za kurs, to się zawsze dostawało, bo wiadomo. Mówi, Boże, jak Pan mnie uratował, ja w lodówce miałem tylko światło, a Pan mi kupił cebulę, marchewkę, włoszczyznę na poniedziałek. Parę razy się robiło tak w Polsce, No tak właśnie, że... tak to działa. No. Pytanie tak, trudne tak tutaj jest. Działa. Grodiano, jakbyś nam, Grodiano pyta, jak sytuacja w Norwegii z węglem? Damian, czy ty masz jakieś przecieki? Nie palę węglem, więc nie wiem. No, ja tylko powiem jedno, mieliśmy 72, dwie kopalnie, mamy 17. Oj. Pewnie byśmy nie mieli tych problemów z węglem, gdybyśmy nie pozamykali, ale już nie wchodźmy w trudne tematy. Gawron, czym grzejesz, powiedz? Ja mieszkam w bloku, w bloczku, więc tam jest centralny. Czyli więc tak, jak mnie, tak jak u mnie. Ale ja będzie problem. 40%. Powiem wam tylko jedno. 50. Ma być sroga zima i będzie problem. Nie wiem, czy widzieliście, ostatnio gość kupił węgiel. Okazało się, że węgiel był z Australii, ale węgiel się nie palił. Tak, widziałem to. To tak, był hit. Widziałem, no. Przecież to jest brunatny, to jest inna kwestia w ogóle. Podbili, ale no to kto to kupił, no i kto to sprowadza? No to. Sasi. Naprawdę. Błażej, uspokój się, bo zobaczysz. Jeszcze patrz, jak w temacie poczty. W temacie poczty to ja atakuję. Uspokój się tam, Błażeja, bo się za bardzo rozumiem. Tak, rozochocił się. Błażej ma swojego asystenta. Tak, też, bo on cały czas jeszcze ma te koperty do wyborów miały iść. No, a postówce. Ale dzisiaj bloczki do Avisa dostałem jeszcze, nie? A, no to po 100 zł będzie sprzedawał niedługo. Tak zwana opcja kolekcjonerska. Tak. Damian, no powiedz, jaki plan na w ogóle, ile jest różnica czasu? Jest? Ta sama. To samo. Damian, jest godzina 20:30. Powiedz, co dzisiaj? Netflix, potem Amazon, co będziesz oglądał dzisiaj? Bardziej wieczór z FIFA będzie chyba. FIFA. No tak, turniej. Ja też tak, ostatnio. Tu fajnie też można powiedzieć, że będąc w Norwegii, ta grupa dalej jest chłopaków, gdzie spotykaliśmy się w piątki na PlayStation. Mhm. My z Norwegii, chłopaki z Polski, ktoś z północy Norwegii, ktoś ze Szkocji. Tworzyliśmy wydarzenie na PlayStation i sobie graliśmy właśnie wspólnie w FIFA. Mega fajnie. Robiliśmy sobie ligę
Zaczynaliśmy gdzieś mniej więcej około 22, a czasami potrafiło to trwać do godziny 6, żeby rozegrać każdy mecz. I nie spaliście w ogóle? Nie, wtedy tak samo na słuchaweczkach były rozmowy o życiu, mhm. o problemach codziennych. Czyli wymiar terapeutyczny też. Tak, i dlatego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam całą grupę graczy FIFA. Ale macie wiedzę, czy w ogóle w Norwegii jest problem z węglem? Nie. Oni mają gaz swój. Nie, to raz, a raczej... Gaz, no może północne. Gaz. No przecież Polska z Norwegii. Tak, nie... przecież mamy. Tam już się denerwują ci na wschodzie, że tam rurkę nam zrobili, także... Tak to jest. No dobrze, Damian, no to słuchaj, no to... Powiedz nam... Nie będę dalej... Ale no. powiedz jakieś takie dobre słowo, bo tu Gawron nie chce powiedzieć tego. Czy polecasz, żeby ludzie, nasi rodacy, przyjechali do Norwegii? Jasne, że tak. Jasne, że polecam. No komfort życia jest tutaj troszeczkę, tak jak mówiliście, że nawet że przy tych większych wydatkach to jednak no da rady coś co miesiąc odłożyć. A w Polsce chyba niekoniecznie, nie? Po drugie, da się. No, ale jak ktoś chce, to odłoży. Fajnie, no. fajnie mieć kogoś tutaj na miejscu, żeby jak przyjeżdżasz nowy, świeży, żeby chociaż ten pierwszy miesiąc, dwa cię wprowadził, nie? Wprowadził w temat. O tym mówiłem właśnie, o pomocy drugiemu człowiekowi, drugiej... Trochę, ten... Szczególnie z mieszkaniem, bo to jednak jest drogi biznes na pierwszy miesiąc wynająć sobie mieszkanie taką, nie? Wiadomo. Ale ogólnie tak, polecam. Fajny kraj, dużo Polaków, także można się troszeczkę poczuć jak u siebie. Powoli przejmujemy ten kraj, także... Tak, tu widzę, bo Berek płacze, że się nie może dodzwonić. Dobrze. Ten. Damian, dzięki za telefon, damy szansę jeszcze innym. Trzymaj się, pozdrawiam cię. Pozdro. Pozdro Globus, Spielberg i Rafał. Tak, Rafał najlepszego. Też, pozdrowienia. Tak, tu jeżeli chodzi o mieszkanie, tam było oprócz tego, że się płaci co miesięczną cenę za wynajem mieszkania, to jeszcze jest coś takiego jak depozyt. A, kaucja. Depozyt. Od zniszczeń. Tak, taka i to jest 3-miesięczna. Czyli 3 miesiące. Uuu, to sporo. Czyli załóżmy, jeżeli płacisz 10 tysięcy za mieszkanie. Cześć, bo jest telefon. Halo, dobry wieczór. Mamy kolejny telefon. Siema. Ścisz telewizor. Musisz przyciszyć YouTube'a, bo słyszymy jak gdyby siebie w odbiciu. Okej, już wyłączyłem YouTube'a. Siema Wąt, siema Gawron, siema Spielberg, siema Globus. Chyba znam ten głos. Ja znam, to jest jakiś wybitny kucharz. No już chyba zostałem rozpoznany. No cóż, zostałem wywołany na czacie i na Discordzie, żeby zadzwonić. To dzwonię, mimo że nie lubię swojego głosu, ale dzwonię, no. Chociaż na chwilę. Taki zacny gość, to musi być i telefon. Właśnie, bo Berku, opowiadaj, no bo my opowiadamy o tej Norwegii. No przecież ty nasłuchasz się, 2 godziny będziesz słuchał. Przecież ty następny weekend wsiadasz w samolot i lecisz tam, no. Oj, ja bardzo chętnie, ale w tej chwili niestety mam ważniejsze sprawy na głowie, u siebie. No ja też mieszkałem 5 lat w Anglii, więc no... Wiesz, jak jest na obczyźnie. Temat emigracji nie jest mi obcy, że tak powiem. I spędziłem jeszcze pół roku, taka ciekawostka, na Cyprze, na praktykach. O, proszę. Patrz, a tym się nie chwalił. A Wojtek Kowalczyk też tam był parę lat. O, tak. To był najlepszy czas mojego życia, że tak powiem. No proszę. Boberku, powiem ci tak, cały czas dobrze wspominamy twoje danie firmowe, czyli parówki zapiekane w cieście francuskim z cukinią. No, dziękuję. Musisz po prostu opatentować, nie wiem, czy na Discordzie, czy gdzieś ten przepis, bo ludzie po prostu będą to robić. No. Ostatnio nawet sam dla siebie raz zrobiłem, mimo że wcześniej tak naprawdę robiłem tylko dla kogoś, a nie dla siebie, ale bardzo dobre. I na ciepło, i na ziemno, na zimno, także idealne. Proste. Tutaj no, jest pytanie do Gawrona od Marcina Birbauma. Pyta, czy jesteś ze Szczecina. Sorkin, jestem od początku dziś. Polic. Chemik Police. Tak. Żółto-zielone barwy. Tak. I chemik Police, siatkarki, mistrzynie Polski. Tak. I jest, to są te azoty. Tak. Duży tak, zakład. Tak. Boberek, powiedz jakie plany. Czy dzisiaj tak jak Damian będziesz patrzył się w telewizor? Czy tak jak my, bo my za chwilę kończymy. 4 telewizory wykładamy, każdy patrzy na ten sąsiedni po prostu. No cóż, miałem być generalnie w Warszawie razem z Gawronem w tym momencie, ale zapomniałem, ale zapomniałem, że kupiłem bilety na koncert Natalii Kukulskiej w Szczecinie.
Filharmonii Szczecińskiej. Nie ty, bo ale... będzie zaraz śpiewał, daj spokój. No po co to komu? A ja mam psa. Małego psa i przyniosłam go z podwórza, a ja mam psa. Ty, bo nas małego zdejmą, psa. Bo nas zdejmą, ty. Dla niego jestem duża. Powiem tak, Natalia Kukulska jak zaczynała, miała minus 12 w okularach, potem jej trochę skorelowali, ma teraz minus 6. Ale miała takie jak stępień w tych 13 posterunku. No. Te pingle takie. No. Nie, Natalia, pamiętam ją jeszcze z czasów młodzieńczych, jak śpiewała. Wydaje mi się, że się wyrobiła. Tak mi się wydaje. Oj, zdecydowanie tak. Tak. Mhm. Ostatnio była w kanale sportowym w Hyde Parku i wygląda wciąż bardzo dobrze. Nie no, ale powiedz... Tam, bo ja nie wiem, Natalia Kukulska to ona jak gdyby cały czas wydaje płyty, czy co ona bazuje na tych starych hitach? Nie jestem wielkim fanem jej twórczości, ale chyba nie. Ona to już... Kto ja... słucha na co dzień Natalii Kukulskiej, proszę o info na czacie, czy ona ma dalej, wydaje płyty, czy po prostu leci na tych starych szlagierach? No, no nie wiem, no. To tak samo jak Majka Jerzewska może też wydaje. Lecić na tym. Jeszcze raz? Z tego co oglądałem Hyde Park, to wydaje podobno cały czas. Wydaje. Aha. Powiem tak, Majka Jerzowska, kiedyś czytałem z nią jakiś wywiad, ona w latach, kiedy była w kwiecie wieku, to ona... Generalnie, jak było na stole pizza, jadła pizzę, jak była golonka, to jadła golonkę, a jak przyszli i powiedzieli, słuchaj, my tu mamy dzisiaj jedzenie wyjątkowe, to ona mówi, dobra, Ewa, chłopcy! Ewa jem. Sonet by mogła wznowić karierę. Ewa Sonet? Tak. No. Ewa Sonet, R&B piosenka. No i coś więcej? Był ten dostarczyciel pizzy i... No i... Było kiedyś takie, Boberek, byłeś na Wyspach, było kiedyś takie wydawnictwo, to były czasy, kiedy ja pracowałem w Fakcie, The Nuts, czyli Orzechy. Mhm. I, było, jest, było. Jest. I tam gwiazdą była Iga Wyrwał i Ewa Sonet. O. No, na Wyspach jesteś na obczyźnie, nie ma cię kilka lat w kraju, patrzysz na okładce Ewa Sonet, mówisz Polka. Potem na następną Iga Wyrwał. No i to działa. Dobra, ja nie zajmuję linii. Jeszcze takie pytanie do Gawrona o płeć piękną w Norwegii, o typowe Norweżki, czy są ładne, czy nie, jego opinia. Tak, no są ładne, to jest ta skandynawska uroda. Blondynki? Tak, blondynki, ale z taki odcień niebieskich oczu, bo wiadomo, blondynka w niebieskie oczy to jest klasyk, ale tam taki fajny niebieski odcień oczu. I przede wszystkim też, co je odróżnia od innych, to bardzo umięśnione tutaj uda, dolne części ciała. Dlaczego? To widać wtedy od razu, że biega na nartach i ten wyćwiczone... Poczekaj, daj długopis, muszę zapisać. Umięśnione uda. Patrzcie, ciałki. Ojejku. Także, tak. Dzięki za telefon. Dzięki bardzo. Dzięki. Najlepszego Boberku. Zaplona, cichego. Damiana. Tak. Dzięki. No, dzięki bardzo. Dzięki, do hej. Następnego meczu na Górniku. Nara. No, to ciekawe, no, ale powiem tak. Tak, ale wiesz co, gdybym wiesz, ja dzisiaj mógł pójść na koncert Natalii Kukulskiej i wiedziałbym, że mam dobre miejsca, to bym poszedł. Ale jakbym wiedział, że będziesz śpiewał, to bym nie chciał siedzieć koło ciebie. Tak. Znaczy powiem tak. Natalia, daj mi jeszcze godzinę, a po prostu ubiorę te okulary i zaśpiewam tak. Albo niech zadzwoni za godzinę. O. Albo niech zadzwoni za godzinę, tak. No. Nie, no absolutnie Natalia Kukulska, bardzo ją teraz wspominam pozytywnie. Tak. Justyna, nie będzie bisu, niestety. Nie. W tej audycji nie ma, nie możemy bisować. Dajcie żyć, bo... Jakby siedział tutaj z nami świętej pamięci pan Wodecki, zaśpiewał i tak dalej, ale nie, nie Natalia. Na pewno jest jedna rzecz też, o której chciałem powiedzieć, że czasami Norwegom brakuje dystansu i wyczucia taktu. Jednym z takich przykładów... O, czekaj, mamy kolejny telefon. Halo, halo, dobry wieczór, mamy kolejnego słuchacza, widza. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo. Kierunkowy no 30, to chyba z daleka. No, chyba tak. Halo, halo, chciałbym nawiązać kontakt. No, dobrze. Musisz jeszcze raz spróbować, bo niestety... Cichy mail przesyła 5 zł i 1 grosz. Boberek, proszę o pełny przepis na parówki na priw. Muszę zaskoczyć swoją żonę. Pozdrawiam. Cichy, to ja podpowiem. Cukinia, ciasto francuskie. Parówki. Coś tam było? Ser. Papryka chyba była. Papryka. Coś nie wiem, bo ja wtedy mało co smak czułem. Ale generalnie... Oj tam. Kto by to pamiętał. Ale cichy, pomogło mam nadzieję, że córce się podoba szalik od Globusa, który oddał jak był w Szczecinie. Znaczy, Globus był w Szczecinie, kupił sobie pamiątkowy szalik i oddał go dla córki Cichego. To się chwali, moim zdaniem. Tak.
Tak. Pytanie od Waldiego Modę. Czy jest szansa, żebyście byli na otwarciu nowego stadionu Zagłębia Lubin? Odpowiadam. Tak, będziemy na otwarciu stadionu Zagłębia Sosnowiec. Tak, Zagłębia Sosnowiec, przepraszam. Już powiedziałem Lubin. Mamy kolejny telefon. Chyba znowu ten sam słuchacz albo widz, bo nie mogliśmy się połączyć. Halo, czy nas słychać? Halo. Słychać. Halo. Słychać, no to dobrze, witam. U mnie jasno. A, o. To chyba z drugiej strony kontynentu, tak mi się wydaje, że zza wielkiej wody ktoś zadzwonił. Nie. Królik, tak to ty? Jest. Tak. O, kurczę. Królik, witamy cię serdecznie. No, tak widzę, oglądam, kurde, pozdrawiam serdecznie, kurde, wąsu miło cię widzieć. Również. Byłeś w Norwegii kiedyś, bo dzisiaj temat rzeka odnośnie Norwegii, dzisiaj Garlun jest z nami. Oglądam od początku jestem, bo akurat sobie jadę, to tak oglądam. Od razu prostowanie, Kukulska. W Chicago jak miała koncert, kurwa, wielkie zapowiedzi, koncert, będzie tutaj też, wiesz, wielkie wydarzenie. Sprzedała 7 biletów, koncert odwołany. Natalia, no wiem, że nas oglądasz. Przepraszamy, no ale słuchaj, no bilety muszą być sprzedane, jak sali się nie zapełnią. Ja byłem jak cholera, wiesz. Była smutna chyba, nie wiem. Dobra, to pytanie do Gawrona tam, kurde. Ja nie wiem, jak w tej Norwegii żyjecie, że tam, kurwa, alkohole jakoś dziwa się trzeba kupić. To jest 24 na dobę u nas, kuźwa, open, wszędzie, kuźwa, gdziekolwiek gorzałe kupujesz, co chcesz. U nas to drogi samo. Słuchaczu, rozumiem twoje rozczarowanie tym. Pamiętaj o tym, jakże nasze również rozczarowanie jest w tym temacie, ale pamiętaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia, człowiek sobie zawsze jakoś poradzi. Zapasy. Przezorny zawsze ubezpieczony i ludzie sobie dawali. No, takie są zasady, trzeba się dostosować. Czy to się może podobać lub nie. No ale tak trzeba żyć i ludzie jakoś sobie z tym radzą. Oczywiście... Polak no tak. Się najebie wszędzie. Teraz tak, anegdotka o Norweszkach, które kiedyś, kurde, byliśmy w hotelu gdzieś w Miami i kurde ten i gadali z takim Polakiem i taka anegdotka chodzi, że jak wchodzisz do pokoju rano, żeby go tam zobaczyć, ten pokój, zobaczysz, że jest sufit otrany, to znaczy, że kurde, ktoś walił Norweszkę, bo tak go udami ścisła, że sufit otrał. Powiem ci, Królik, to jest bardzo ciekawa anegdota. To jest w nawiązaniu do tego, co zapisałem. Umięśnione nogi. Nie kłamałem, nie? No dokładnie, nie. No to wiesz, one nic mają takie oszukał. Jak murzynki, kurwa. Mają takie jak murzynki, kurwa, że jak Polsce... udami ściśnie, to strasz po suficie, kurwa. W Polsce popularne są kawały typu Polak, Niemiec i Rusek. Tam na przykład są kawały typu Norweg, Duńczyk i Szwed. No właśnie, bo to było takie pytanie, a kogo oni nie lubią? Bo my nie lubimy Niemców zawsze, i Ruskich. No oni, my, znaczy oni, my, Jezu. Oni zazwyczaj mają kosy ze Szwedami. Mhm. Jakoś nie słyszałem, żeby nieprzychylnie się wypowiadają na temat Finów. No może Duńczyków z racji tej wojny, jaka tam kiedyś była, jeżeli dobrze pamiętam, nie? Ale największa kosa, no to ze Szwedami, no najdłuższa granica, no to najbliżej, no to zazwyczaj masz... utarczki lub szermierki słowne z sąsiadami obok, czyli w tym przypadku jest to Szwecja. Królik, opowiedz, jak tam w ogóle w Stanach teraz sytuacja, bo u nas tutaj, wiesz, podwyżki, inflacja, ludzie nie mają na węgiel, idzie zima, jak i czym sytuacja? Palicie? I czym palicie? Tak, i czym ale palicie? Ale to też, wiesz co, właśnie tak, ja tak się chyba, że tak obserwuję, wiesz, jak tam u nas w Polsce mediach krzyczą, wrzeszczą, że Bóg wie, czyja to wina, czy to kaczki, czy kogo innego, że ten tutaj tak samo, tu kurwa, to wszystko poszło 100% do góry, człowieku, to jest przejebane z cenami. Tak samo, no ale my mamy, wiesz, Sleepy Joe, kurwa, na sterach, no nie, i to chuj wiesz, to on jest, czy kurwa, jakaś maska tylko, ale bądź w każdym razie tu jest też posrane, kurwa, tu w tym momencie za galon paliwa musimy płacić, kurde, 4,60, co to, kurwa, to jest jakaś abstrakcyjna cena, człowieku, to jest jakaś masakra, no nie? Galon, no. Czyli to niecałe 4 litry, no nie? No ale, wiesz, jeszcze rok temu było 2,50, no nie? A teraz 4,60. A powiedz tak z bliska, tak, bo wiadomo, my tutaj mamy, wiadomo, wojnę na Ukrainie, ale w Stanach to chyba nie jest to temat numer jeden, bo oni bardziej tam cały czas myślą o tym Tajwanie i o Chińczykach. Jest to tak w ogólnej świadomości, takim w życiu codziennym? Jest ten temat? Przewija się? Pewnie, że tak. Pewnie, że jest taki ten... Znaczy, to jest generalnie tak, że od x lat już po prostu Chińczycy zalali swoim towarem tutaj wszystko. Wiesz, każdy sklep jest made in China, no nie? I tak dalej.
I teraz Amerykanie otworzyli oczy, że są ślepi, wiesz, że cokolwiek chcą zrobić, to bez towaru chińskiego oni leżą, wiesz, gdzie wszystkie materiały budowlane, gdzie coś tam, gdzieś jakieś głupie gwoździe, głupie coś, to wszystko się okazuje, że to jest z Chin. Jakakolwiek część do samochodu, to jest wszystko z Chin. Cokolwiek jest z Chin. I na przykład była to w tym czasie pandemii, no nie, że tam jakaś produkcja samochodów potrafiła stanąć, bo akurat ja tu jestem w temacie, no nie, że ten potrafiła stanąć, bo na przykład nie przyszło parę, nie wiem, podzespołów jakichś, kurde, ten, które są produkowane tylko i wyłącznie w Chinach. I chuj, i usadzili Amerykanów, no nie, na dupie. Wiesz, to w momencie, kiedy Trump, kurze, wiesz, chciał troszeczkę się odseparować od nich, no nie, i tak dalej. Ale i tak Amerykanie są pro-Trump, całe społeczeństwo jest pro-Trump. I nie znam nikogo, kto głosuje na Bidena. I cały czas się zastanawiam, jak to jest możliwe, że Biden wygrał wybory w Stanach. Może po drugiej stronie, wiesz, drugie wybrzeże. Nie, żadne drugie wybrzeże, bo gdziekolwiek nie wiesz, że się poruszam po całych Stanach. I człowieku, jadąc przez takie Missouri, Arkansas, czy przez Arkansas, murzyńskie Stany, nie? No to kurzwa tam wszędzie, kurzwa człowieku, wysoko na drzewach jest, kurzwa człowieku, że ten, że jebać Bidena i tak dalej. To się nigdy nie patyczkujesz, w sensie. Wyobraź sobie, że jedziesz przez Polskę i banery takie wiszą, wiesz, odpowiednio no niemożliwe jednej opcji politycznej. No to tak, wiesz, ten tutaj, wiesz, na stacjach benzynowych kupujesz naklejki, kurwa, wiesz, na samochód. Możesz sobie kupić, wiesz, to. No teraz, pół godziny temu akurat na stacji tak się rzuciło w oczy właśnie ten, że kurwa, taka naklejka, że Ameryka miała najgorszego prezydenta i że oh wait, i podobizna Bidena, no nie? No u nas by to nie przeszło, bo u nas to no właśnie, ci, co są po jednej stronie, to by zaraz tam szczególnie z podobizną takiego jednego. Żyletką by obdrapali. Wiesz, tutaj wiesz, mówicie, tam kolega mówi, że kogo się nie lubi tam w Skandynawii i tak dalej. Tutaj wszyscy wiedzą, kogo się nie lubi, ale wiesz, można iść do pierdla za to, jak powiesz głośno publicznie, kogo się nie lubi. Mm. I może ich jest tylko 11% całego społeczeństwa, no nie? To Obama tak załatwił, że oni są na topie, nie? No, coś w tym jest. Ale jedno jest pewne. Fajnie by było mieć takiego gościa, żeby właśnie też o Stanach pogadał, nie? O, jak najbardziej. Króliku, kiedy będziesz w Polsce? No, musimy się jakoś złapać. Wiesz co, wybieram się w czerwcu przyszłego roku, także ten, a teraz właśnie jadę, bo kurde, mam Kazia Kmiecika, wiesz, z Wisły tutaj u siebie, wiesz, te buszujemy od zeszłego piątku. No, widziałem właśnie gdzieś na Facebooku, że była rocznica właśnie Wisły Chicago, no, był standard wystawiony. Tak, 90, tak, bo to jest filia, to było założone, wiesz, Wisła Chicago była założona przez Wisłę Kraków, no nie, gdzie w 27 roku jako filia Wisły Kraków, no i to dalej teoretycznie powinno tak funkcjonować i robimy wszystko, żeby to się z powrotem połączyło. No ale tutaj, wiesz, insiderów to tak, znaczy na temat tego to mogę ten, ale na razie to Wisła nasza, Wisła ma swoje problemy. Ma tak, problemy, tak, no wiemy o tym. Insiderów mam, chęcią bym się publicznie podzielił, ale nie mogę. Zresztą, wiesz, to miesiąc temu to jak widziałeś, to że tam na Facebooku pewnie widziałeś, to Paweł Broszek był z Arkiem Głowackim i Wacylem, także też dobrze było, także bolało. No zobaczymy, no na razie to nie wygląda dobrze, zobaczymy, no zrobili zmiany. Nie będzie źle, także tutaj ten, także na razie sobie tam wegetujemy tam niżej. No, nic, tylko czekać, aż pojawisz się na moim miejscu, tutaj będziesz mógł właśnie... No, króliku, jak będziesz w Polsce, dawaj znać, tylko z wyprzedzeniem, to wiesz. Dam znać. Ugościmy, przenocujemy i pogadamy. A tu z chęcią polskiej konserwy spróbuję. O, jak najbardziej. Asystenci o ciebie zadbają. No, także dobra, działajcie, oglądam dzięki was dalej, pozdrawiam wszystkich i wąsu, kurde, także pamiętaj, Weszło FM dalej działa, może pod inną nazwą. No, piękne wspomnienia, najlepszego, trzymaj się. A, najlepsze, trzymaj się, hej. No, królik tak, królik artysta, królik przemierza swoją ciężarówką tysiące kilometrów w Stanach, no tam są olbrzymie odległości. No fajna robota, tak no, po Stanach pojeździ. Tu jak już, bo widzę, że... O, czekaj, to jest... Przesyła 5 złotych. Dwa polecą. Dobra, za rozmowę, teraz szarpnę kawałek, uwaga. Ciasto francuskie, paróweczka, cukinia, pieczarka, serii, składnik, klucz, przyprawa, knor, zmazana cebulka w kostce i na górze smarujemy rozbeltanym jajkiem i do piekarnika na 15 minut. Jest przepis od Boberka. Tu ja mam ciągle w pamięci to pierwsze pytanie, znaczy z początku, no. Zawody, które można dostać. Cichon przesyła 5 zł. Córka zadowolona. Jak Globus będzie w Holandii, to niższe ligi czekają na niego. Na zlocie powiedział, że w 2023 przyjedzie tutaj, a więc czekam. Błażej, jest tutaj do ciebie informacja, że niższe ligi w Holandii czekają. Pamiętam.
No, tu na początku było takie pytanie o zawody, które można spotkać w Norwegii, a nie w Polsce. Cały czas myślałem o tym pytaniu i no, wypisałem sobie w sumie tylko dwa, ale w sumie no, typu o Drwalu myślałem, że w sumie bardziej jest tak chyba bardziej spotykane, chociaż w Bieszczadach czy tam gdzieś w górach to może jeszcze też być. Ale też no przede wszystkim no tam na platformach, nie? No, w Polsce. Wiertniczych, tak. No, i tak. Dobry pieniądz. I dobry pieniądz. To trudna robota. Nie? Bo często widywałem, jak latałem między Polską, że rotacyjni pracownicy systemu 2x2, no to latali między Polską a Norwegią dosyć często i no, to co mogę... Ten. Nie zapomniałem o tym pytaniu, także... Dwa pytania ode mnie na koniec. Jeżeli macie pytania, bo zostało nam 8 minut do końca audycji. Jeżeli macie pytania, piszcie je na czacie albo dzwońcie. Pytanie, powiedziałeś na temat Drwala, temat lasu, grzyby. Byliśmy w Holandii, grzyby są króla i nikt nie może zrywać jak gdyby darów runa leśnego. Czy to są jagody, borówki, jeżyny, czy też grzyby. Jak wygląda sytuacja w Norwegii? Czy Norwegowie w ogóle zbierają grzyby? I czy spotkałeś się z tym, że ktoś tam zbiera grzyby? I czy Polacy tam zbierają grzyby? Ja sam raz się wybrałem na grzyby. Nie było może jakieś wielkie wyprawy, bo wróciłem z jednym grzybem wtedy. Ale wiem, że Polacy chętnie chodzą tam na grzyby. Czy to jest zabronione? Nie wiem, ale raczej wątpię, bo nie słyszałem o takich rzeczach. Jak ktoś jeszcze zdąży, to niech to jeszcze napisze na czacie, jakie są prawne, jakie jest prawne podejście do tego, ale moim zdaniem nie jest to zabronione. Bo to jest, no w Niemczech na przykład też nie zbiera się grzybów, a jeżeli się zbiera, to chyba to jest chyba do kilograma na użytek własny można wziąć. Okay. Coś takiego. Tak. Pytanie jeszcze jedno, o którym zahaczyliśmy, ale nie powiedzieliśmy, czyli pamiętam, że była różne rodzaje turystyki. Jest turystyka na przykład prostytucyjna, ale tutaj nie o tej będziemy mówić. Będziemy mówić o turystyce zdrowotnej, czyli o tym, że w Norwegii bardzo drogo jest robić zęby u stomatologa i często gęsto opłaca się bardziej Norwegowi polecieć do Polski, do kliniki, zostawić hajs za nocleg, zostawić hajs za wyżywienie, zrobić zęby i wyjdzie taniej niż w Norwegii. To prawda. To prawda, ponieważ usługi stomatologiczne w Norwegii są drogie i opłaca się właśnie jeździć do Polski, zrobić sobie zęby, przy okazji sobie zrobić zakupy. I w Polsce wiem, że powstają takie filie dentystyczne norweskie. Tak jak powiedziałeś, to jeszcze przypomniałem sobie, że możesz pojechać do Polski i na przykład zrobić sobie też cycki, na przykład jak jest dziewczyna. Tak lubi, tak lubi. Tak lubi. Ale dla przykładu ja sobie tutaj z jednej strony właśnie przygotowałem cennik właśnie za leczenie kanałowe. No, leczenie kanałowe. Leczenie kanałowe zęba przedczłonowego pod mikroskopem 5810. Koron. Koron, mówimy o koronach. Leczenie, prawie trzy koła. Leczenie kanałowe zęba trzonowego pod mikroskopem 6600. Jednego. Ponowne leczenie kanałowe, to już masz 7,5. A plomba? Konsultacja, badanie 630 koron, plomba, no rentgen. Teraz sobie właśnie tutaj, nigdy nie korzystałem z usług dentysty w Norwegii, więc posiłkuję się tutaj internetem i tymi cenami. Wybielanie szczęki żuchwy 4200. Czyli dwa koła, o kurde. 20. No, coś takiego. 20. Ja wiem sam, że kolega z pracy ponad 20 tysięcy u dentysty musiał zostawić, bo miał jedynkę do roboty i było dużo do roboty. Więc naprawdę czasami bardziej się opłaca polecieć do Polski. Bonding to mi się kojarzy. Bonding to mi się kojarzy z 50 twarzy Greya. No. Z jakimiś taśmami. Ale ile to kosztuje ten bonding? No sporo. No. O, proteza wsparta na belce oparte na czterech implantach 42 tysiące. O kurczę. Proteza całkowita, czyli szczęka lub cała żuchwa 19 tysięcy koron. No więc no takie. Coś sporo. Więc no. Lepiej do Polski. No, albo do Tajlandii. Też Turcja słyszałem. Niektórzy do Turcji jadą włosy sobie doczepić, znaczy dosztukować, a niektórzy zrobić. Też niektórzy z Norwegii zamiast magnesów, jak ktoś z Norwegii jedzie do Tajlandii, na przykład zamiast magnesów czy dzwoneczków, to na przykład żony sobie też może przywieźć. Od razu jak to powiedziałeś, to dzisiaj widziałem taki filmik z Kolumbii, nie wiem czy widzieliście to. No. Gość nagrywa, jest osoba i cały ten film polega na tym, że trzeba się z tą osobą pocałować. I on na koniec pyta, kto jak ma na imię. Carlos, czy tam... Miguel. No, nie wiem. I okazuje się, że ta osoba, która wyglądała jak pani,
mówi takim męskim głosem, a ty jak masz na imię? Miguel. Widziałem to. I tamci są tacy troszkę, no, bo a niektórzy widzą, że osoba jest wysoka i ma atrybuty i tak się całują, nie jak znajomi, tylko tak bardziej, potem strasznie ich język drapie. No, to jest wtopa straszna. A propos wtop, to jeszcze co chciałem powiedzieć, że to, co nam jeden telefon przerwał, miałem okazję być kiedyś na pogrzebie w Norwegii i to chodzi o to, że byliśmy na pogrzebie osoby, która sama postanowiła przenieść się na tamten świat, nie? Wiesz, co chodzi? Eutanazja. Nie, nie, sama w sensie... A, sama no. My Polacy na ten pogrzeb przyszliśmy ubrani w garnitury i odświetnie ubrani, a kolega Norwek przyszedł w koszulce takiej Nike napisane Just Do It. Na pogrzeb. No to u nas by nie przeszło. No nie. Takie wyczucie, brak wyczucia taktu. Bo no właśnie, a jak jesteśmy przy takich tematach duchowych, religijnych, jak to wygląda w Norwegii? Są kościoły? Tak, są. Są kościoły, są różne kościoły, bo to są meczety, no przecież skoro jest napływ ludności z innymi religiami, no to muszą być przecież ich kościoły. Można sobie zadać pytanie, dlaczego u nas, tam nie może być naszych kościołów. W sensie tam w krajach muzułmańskich, nie? Wąs, dlaczego zrobiłeś kanał pełen atencjuszy gość gościem, ale oczywiście Karolka W. Nie mogło zabraknąć, prawda? Kto, Błażeja? Błażeja nie ma. Nie ma, to jest Błażej. Antyatencjusz. My wszyscy jesteśmy atencjuszami. Każdy jest atencjuszem, jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby wystąpić face to face przed kamerą, która ma czerwoną lampkę. No dobra, ale zapytałem o te kościoły, ale ty generalnie, jak byłeś wśród tej polskiej społeczności, ludzie chodzą tam do kościoła? Tak, chodzą do kościoła. Sam uczestniczyłem kilkukrotnie w mszach. Nawet miałem tam... Ale to norweskie są, czy polskie kościoły? Są polskie msze. Są i polskie msze, polscy księża, więc... Na tacę w złotówkach? Czy... To już będę. Przepraszam, ale dzisiaj mam tylko złotówki. A, to dobrze. A to tam jest kantor. Okej. Nie, a także są polskie msze, polscy księża i są też uroczystości. Sam byłem na chrzcinach, gdzie byłem ojcem chrzestnym właśnie. Pozdrawiam mojego chrześniaka Filipa. I ten chrzest odbył się w Norwegii. Polski ksiądz. Normalnie. No, normalnie. Moi drodzy, wybiła godzina 21. Przez 2 godziny. A szybko zleciało. Bardzo szybko. No, ale to tak jest. Jak jest o czym porozmawiać, to szybko zlatuje. 1984 przesyła 5 zł. Przebijam cichego. Mega audycja. Brawo, Gawron. Pozdro. Dzięki Boberku. Gawron, jakbyś na koniec jakiś chciał taki apel zrobić. Norwegia, czy warto, czy nie warto? Ty z perspektywy tych lat, żeby pojechać nawet, nie mówię, że na stałe, ale na weekend, nie wiem, na wakacje, na 2 tygodnie, pozwiedzać, zobaczyć, jak to wygląda, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, ale pod względem turystyczno-krajoznawczym to jest fajne miejsce. Tak, to jest naprawdę super miejsce, jest jeszcze w ogóle kilka tematów, o które nie zahaczyliśmy, nie starczyło nam czasu. Jeżeli chodzi o turystykę, naprawdę warto, są przepiękne widoki, natura, no te fiordy, to jest naprawdę coś, co zapiera dech w piersi. Jeżeli chodzi o pracę, to polecam każdemu, no bo spróbować, czemu nie, zebrać jakieś doświadczenie, zobaczyć, jak to wygląda. Czy ktoś by komuś się spodoba i zostanie tam na stałe? Super, ja byłem, nie żałuję tego czasu tam spędzonego. I tych ludzi, których tam poznałem, to tego mi nikt nie odbierze, bo to są też znajomości lepsze lub gorsze, ale dały mi też duże takie doświadczenie na przyszłość, że i będę to bardzo miło wspominał. Oczywiście nie mówię, nie żegnam się z tą Norwegią, bo nie wiadomo, jak się potoczy w życiu. I warto. Polecam, warto. I tym słowem mogę... Tym akcentem, moi drodzy, kończymy dzisiejszą audycję 07 z Głosie w klimatach norweskich. Gawron był naszym gościem. Piąteczka. Dziękuję. Moi drodzy, dziękujemy za wszystkie donaty, za wszystkie pytania, za telefony, lajki, suby, dzwoneczki. Wspierajcie nas na Patronite i poprzez przycisk wesprzyj na YouTubie. Napiszcie nam komentarz, czy wam się podobało. I na pewno w kolejnej audycji 07, w kolejnych będziemy zapraszać ciekawych gości, którzy mogą wam, tak jak dzisiaj, przybliżyć ciekawe aspekty życia. Dzisiaj tymi aspektami Gawron nas tutaj uraczył i dotyczyły one
Norwegii. Życzymy Wam udanego weekendu. Do zobaczenia i do usłyszenia na kanale. Trzymajcie się. Cześć.